Jaki żart opowiada papuga? Such ara! Witam Was serdecznie, tutaj Maciek Wieczorek, a to nowy odcinek Biznesu 2.0, czyli tego programu, w którym zastanawiamy się, jak zarabiać więcej, wydawać mądrzej i po prostu lepiej żyć. A dziś będziemy zastanawiać się, dlaczego świat jest taki zagmatwany, a być może nie dlaczego, tylko co z tym wszystkim zrobić. Dwa tygodnie temu, w poprzednim odcinku tego właśnie programu monologowego, że tak powiem, czyli tego, w którym ja Was zanudzam swoim ględzeniem, poruszyliśmy temat paradoksów życia, tego, co właśnie w życiu wydaje się na pozór sprzeczne, ale jak wejść w to głębiej, to tam jest logika, której jak się nie pozna, to się wydaje, że świat jest strasznie bezsensowny, a to z kolei jest frustrujące, powoduje, że nie umiemy się w tym świecie znaleźć, zarówno psychologicznie, jak i typowo tak przyziemnie, finansowo na przykład, bo sobie nie radzimy, bo nie rozumiemy, czemu to tak jest, a nie inaczej, co powoduje, że jednym jest lepiej, innym gorzej, więc takich paradoksów jest więcej. Omówiliśmy ich 20, to była zupełnie losowa kolejność, tak? Nie ma czegoś takiego jak Światowy Zbiór Paradoksów Świata. Tylko wybrałem dla Was 20 i to Wam się bardzo podobało. Nie jako, że Wam teraz wmawiam, że podobało Ci się, tylko spojrzeliśmy na opinię, ilość wyświetleń, komentarze i po prostu okazuje się, że mega Wam ten temat przypasował, co sugeruje, że faktycznie coś w tym jest, że świat jest taki zagmatwany, że coraz rzadziej wiemy, o co w nim w ogóle chodzi. W zasadzie to tak w pełni to nikt nie wie, to jest jasne. Natomiast wydaje się, że w ostatnich latach jesteśmy w tym świecie coraz bardziej zagubieni. Tak, że jeszcze, że to zawsze było trudne, tak? Jak się odnaleźć w świecie? Ale w ostatnich latach, jak najpierw przyszła pandemia, zaraz po niej przyszły decyzje polityków związane z pandemią i potem jeszcze wojna jako wisienka na tym dość zakalcowym torcie, no to przestaliśmy się odnajdywać. Ci, którzy jeszcze mieli resztki takiego poczucia fundamentu, zaczęli je tracić. W związku z czym wydaje mi się, że temat jest mega ważny i dlatego dziś przerobimy kolejne paradoksy, kolejne ważne elementy, które wyjaśnią nam, dlaczego świat działa tak, jak działa, a przede wszystkim, co z tym zrobić. Jeżeli nie widziałeś poprzedniego odcinka, to wcale nie musisz przerywać tego i oglądać tamtego, bo tak jak mówię, to nie jest jakaś kolejność. Chodzi o to, że tych paradoksów świata jest więcej, tych ważnych i nie chciałem olewać tych kolejnych, zwłaszcza że spodobały Wam się tamte, więc dzisiaj jedziemy z koksem i omówimy kolejne 20 lub 21 paradoksów życia wraz z konkretami, w sensie z jakąś poradą, co można zrobić konkretnego, przyziemnego, żeby tak nie było takie gadanie o niczym, tylko żeby był konkret, więc będę Cię prosić znów o zrobienie konkretnych rzeczy dzisiaj, po to, żeby się w tych paradoksach życia jeszcze lepiej odnaleźć. Niektóre z nich będą typowo finansowe, biznesowe, inne będą bardzo takie życiowe, psychologiczne, ale myślę, że wszystkie warto będzie przerobić. Na pewno po części to nie będzie dla Ciebie nic nowego, no bo ja tu nie odkrywam Ameryki. No nie, to są paradoksy życia, czyli rzeczy, z którymi się spotykamy na co dzień. Ja tylko chcę pomóc nam wszystkim, sobie czasem też, zrozumieć je bardziej, zrozumieć ich mechanizm i zastanowić się, co z nimi możemy zrobić. Więc jedziemy. Na początku tylko szybkie info, że na naszej stronie, na stronie naszego wydawnictwa Ekspertia, czyli ekspertia.com.pl, trwa premiera nowej książki Marcina Cichockiego Copywriting sprzedażowy. Jeżeli Twoja firma ma stronę internetową, jeżeli albo się komunikujesz, bo na przykład jesteś sprzedawcą, albo pracujesz w obsłudze klienta, albo masz firmę, gdzie gadasz z klientami, to musisz umieć ubierać słowa w zdania i to w sposób nieprzypadkowy, tylko taki, który będzie raczej zwiększał, a nie zmniejszał chęć ludzi do obcowania z Tobą, do kupowania Twoich produktów, do tego, żebyś po prostu, żebyś Ty był lub była skuteczną osobą. I ta książka to jest ponad 400 stron konkretnej wiedzy od praktyka. To jest praktyk do tego stopnia praktyczny, że on jest też naszym copywriterem od czasu do czasu. Nie tylko dla nas pracuje Marcin, ale faktycznie wiele z naszych różnych tekstów gdzieś na stronach wydawniczych i tak dalej, czy w Instytucie Lingwistyki, czy w innych miejscach, to również jest dzieło Marcina i jego zespołu. Także dlatego też mogę gorąco polecić.
i cieszę się, że udało nam się wydać książkę Marcina. Także zapraszam, ekspertia.com.pl. Dobra, jedziemy z paradoksami. Pierwszy paradoks na dziś to jest, że im więcej dostrzegasz przyszłych problemów, tym bardziej nie widzisz ich głupoty i nierealności. W sensie, jakbym ci wymyślił jakiś biznes teraz, taki, którego nigdy nie robiłeś. Czyli zróbmy razem jakieś, nie wiem, inwestycje, postawmy osiedle. O, postawmy osiedle. No i co? I na początku pewnie przyjdą ci do głowy takie, jeżeli jesteś człowiekiem roztropnym, tak? Czyli myślisz też o tym, co może nie wyjść. Zabezpieczasz się, no to na początku ci wyjdą jakieś takie problemy bardzo realne, tak? Czyli skąd finansowanie, Maćku? My nie mamy na to pieniędzy. A ty jeszcze jesteś przeciwnikiem kredytów, to tym bardziej nie będziemy mieć na to pieniędzy, bo nie pójdziemy do banku. I tak dalej. Więc już masz jakiś realny problem, tak? Coś, co nam naprawdę przeszkadza. Potem wymyślisz coś innego, potem, że pozwolenie, że to wszystko będzie trwało 2 lata, że tu recesja za rogiem, ludzie nie dostają kredytów, no to przecież tego nie sprzedamy i tak dalej. I to są realne problemy, które by trzeba wypisać na kartce i znaleźć rozwiązania. Natomiast im dalej w las, tym zaczną się pojawiać coraz bardziej absurdalne problemy. Zaraz zaczniesz mówić, no Maćku, ale a co jeżeli nam architekt coś źle zrobi i ściana się rozwali i jeszcze akurat będzie tam człowiek na budowie i go przywali ta ściana? Niby realny problem, niby takie rzeczy się zdarzają, natomiast gdyby tak spojrzeć w statystykę, to naprawdę i w to, jaka już dziś jest wysoka jakość architektów choćby, no to jest taki problem, taki totalnie z pupy powiedzmy. I potem kolejny. U niektórych ludzi sięga to tak daleko, że oni nigdy nie zaczynają robić nic swojego. Ponieważ oni mają wszystkie problemy świata. Oni wymyślą każdy problem. I co najgorsze, problemy przychodzą z części logicznej mózgu. Czyli one brzmią logicznie. To wszystko się trzyma w miarę kupy. No, jak się wejdzie w fakty, w statystyki, to już przestaje, ale tak na pozór wydaje się to wszystko logiczne. I to jest najgorsze. To jest najgorsze, że te problemy jeden za drugim jadą i przez to, że się wydają takie logiczne, to ludzie rezygnują i nic nie robią. I to nie tyczy się tylko biznesu, tak? Ktoś ma jakąś pasję, ktoś ma, nie wiem, ktoś chce podejść do dziewczyny na ulicy i tak samo, nie? Że na pewno ona ma chłopaka, na pewno ten chłopak jest za rogiem, na pewno jest wielkim koksem, który zaraz wybije mi zęby i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie problemy, które teoretycznie, w takim teoretycznym świecie mają prawo się wydarzyć, ale praktycznie prawie nigdy się nie wydarzają i szansa, że akurat teraz się wydarzą, jest tak nikła, że tak naprawdę one przykrywają te nieliczne realne problemy. Na przykład realny problem to jest, że on się boi odrzucenia, tak, że podejdzie, zagada, ona mu powie, spadaj ziomuś i tak dalej, bo mi się nie podobasz, nie będzie wspólnej kawy. No i tyle. I teraz jego duma go będzie bolała. To samo w biznesie. Jak się dobrze zabezpieczasz, robisz biznes na spółki, co nie kredytujesz się, a przynajmniej nie kredytujesz się pod korek i tak dalej, podejmujesz rozsądne decyzje, no to mało jest rzeczy, które cię mogą tam wyłożyć. No to naprawdę musi być splot bardzo wielu strasznych zdarzeń, żeby twój pomysł cię doprowadził do tragedii jakiejś finansowej. Ale ludzie się boją. Ludzie się boją biznesu. No, spotkałem nawet człowieka, który się bał zostać fizjoterapeutą. W sensie, on już nim był. W sensie, skończył kursy i tak dalej. Ale bał się podjąć działalność. Ja mu mówię, załóż stronę, załóż fanpage'a, zacznij się reklamować. A nie, bo ludzie mogą nie przyjść, albo bo ludzie mogą nie kupić w takiej cenie. Ja mówię, co to jest za problem? Wystaw wyższą cenę, jak ludzie nie kupią, to se wtedy ją obniżysz. Proste, skoro nie kupują, znaczy, że coś trzeba zmienić, to zmieniam i może wtedy zaczną, aż znajdę sposób, żeby kupowali. No ale nie, bo oni mogą wtedy zapamiętać, że to było drożej i już nie chcieć kupić taniej, bo wyczują szwindel. Ja mówię, nie. Świat tak nie działa, świat jest dużo prostszy. Po prostu ludzie patrzą na coś, albo chcą, albo nie chcą i tyle, a nie tam, że o, bo ta firma 73 lata temu to coś tam. Wiesz, co robiło BMW 73 lata temu? Bayer? No, nie chcemy wiedzieć. Ale zapomnieli ludzie o tym, więc widzisz. Czyli nie szukajmy problemów w nieskończoność. Im więcej w przyszłości widzisz problemów, tym bardziej one są absurdalne. Zobacz. Zaczęły się pandemie i tak dalej. Czego się ludzie bali? No bali się utraty wolności. No bo od razu akcje polityków były takie, żeby zabrać ludziom wolność, tak? Żeby ludzie nie mogli sami zdecydować, czy chcą iść do restauracji, bo się nie boją, czy chcą, wolą zostać w domu, bo się jednak boją. I
taka wolność, rządzący stwierdzili, to za dużo. Trzeba im odebrać i wszyscy muszą siedzieć w domu i się bać. No i tyle. Więc ludzie mieli uzasadnione obawy, że to pójdzie dalej, ale w którymś momencie to zaczęło być dosyć kosmiczne, tak? Ludzie się już bali wszystkiego. W sensie do dziś słyszę opinię, że teraz w tych zaszczepionych ludziach to teraz jest tam jakaś cząstka czegoś tam, nanorobot, który się odpali w odpowiednim momencie, żeby zabrać im wolną wolę. Ja wiem, że na świecie różne deale kręcą. Ja wiem, że są koncerny, które na pewno potajemnie za naszymi plecami robią sobie takie wałki, które mają ucementować ich władzę i dominację na świecie, monopol i tak dalej. To jest oczywiste. To jest typowa psychologia. Natomiast nie idźmy za bardzo do przesady, zwłaszcza, że zobacz, mówiliśmy o tym w poprzednim odcinku, że ludzie się skupiają na problemach, które ich nie dotyczą albo nie mają nad nimi władzy i zostawiają te rzeczy, które mogliby zmienić. Czyli jest sobie człowiek, który przed chwilą kłócił się z mężem, żoną, nienawidzą się od roku, dwóch, pięciu, więc już ma jakiś problem. Ten człowiek siedzi w sieci fast food i zajada hamburgera, generując sobie przyszłego raka. I on się martwi tym, że nawet nie u niego, bo on nie jest zaszczepiony, tylko u jego cioci. Że u tej cioci się odpali nanorobot, który zabierze jej wolną wolę. Jaka to jest genialna ucieczka od prywatnych spraw, które by można zmienić. No nie? Bo coś tam, gdzieś tam. Już abstrahując od czystej logiki, tak? Spójrz na rozkład socjologiczny. W społeczeństwie 90% ludzi i tak się słucha. Zawsze się będzie słuchać, obojętnie co im powiesz. Oni zawsze łykną jak pelikan wszystko, co im powiedzą i zawsze będą głosować na te dwie bazowe partie. Zresztą w innych krajach widać to dokładnie to samo. To nie jest fenomen polski. Po prostu tak jest. Tak działa społeczeństwo, tak działało, tak działać będzie. Oni naprawdę nie potrzebują, ci ludzie, nanorobota, który im będzie grzebać w mózgu. Przecież oni już się grzecznie słuchają. Oni już, jak się coś dzieje, wprowadzają nowe podatki, to oni nie wychodzą na ulicę. Widziałeś protesty w Polsce? W Polsce to się robi protesty, jakieś tam trybunały. To tak, po tym widać, że to jest protest zewnętrznie sterowany, bo naturalnych protestów w Polsce nie ma opcji zrobić. No, Polacy to nie są ludzie, którzy protestują. I już, przynajmniej nie w tej generacji, bo może w przeszłości. Tak to po prostu działa, tak to wygląda i tyle. Więc po co sobie robić przyszłe problemy, że ktoś kiedyś gdzieś tam... Ja rozumiem, te problemy są. Na przykład dla mnie przyszłym problemem jest brak gotówki. W sensie wiem, że świat zmierza w tę stronę, żeby nie było gotówki, ponieważ to daje pełną kontrolę nad ludźmi, tak? Nic nie zrobią na czarno, nikomu nie zapłacą. Wszędzie jak płacisz przy terminalu, to ten terminal przecież jest ulokowany gdzieś, więc zawsze będzie wiadomo, gdzie jesteś. Nawet jakbyś nie miał komórki ze sobą, no to jak zapłacisz fizyczną, nawet kartą, to i tak będzie wiadomo, że zapłaciłeś w Mielnie na plaży. Bo taka płatność ci zeszła. I już wiadomo zawsze, gdzie byłeś. Więc ja wiem, że taki problem jest, ale wiem, że to jeszcze potrwa, że to parę lat, że to nie jest zdeterminowane, ludzie się może akurat jakoś zbuntują, a może coś się jeszcze wydarzy, może cały system się do tego czasu rozwali. Nie wiem. Wiem, że jest dużo ważniejszych rzeczy, na które ja mam dziś wpływ. Kondycja mojej firmy, kondycja mojego organizmu, tak? To jest rzecz, w której od razu na strzał widzę parę rzeczy, które można zmienić, poprawić, więc ja nie będę siedzieć i myśleć, co tam kiedyś gdzieś. Na tyle, na ile oczywiście budowanie jakiejś świadomości, żeby nie być ignorantem, tak, ale bez przesady. Jak będziemy sobie wymyślać przyszłe problemy, to 2030 rok, co będzie w 2030 roku? Wiesz, dlaczego mnie to nie obchodzi? Bo do 2030 roku ja mam 8 lat, żeby zarobić tyle, ile się da, żeby zadbać o swoje zdrowie tak, jak się da, a może i tak się okazać, że w 2029 w grudniu rozjedzie mnie tir. I co mi da 8 lat martwienia się w 2030? Jak rok wcześniej mnie rozjedzie tir. No i tyle. Widzisz? Także nie ma co przesadzać. Zwłaszcza, że te problemy, one się nawarstwiają, ponieważ nasz umysł logiczny ma niesamowitą zdolność wymyślania nieskończonej ilości. Dlatego też rozwiązaniem na to jest, że jak masz jakieś wyzwanie duże, tak, chcesz zrobić coś nowego, nowy projekt, nowy biznes, nowy jakąś prywatną rzecz, nową pasję podjąć i zaczynają się obawy, gadanie w mózgu, weź kartkę i długopis, nie rób tego w głowie. Weź kartkę i długopis i wypisz trzy najważniejsze obiekcje. Jakbyś musiał wybrać tylko trzy problemy. Na przykład trzy problemy twojego życia, prawdziwe problemy twojego życia.
wypisz na kartce trzy prawdziwe wyzwania, co by wymagało zmiany. I tam sobie napiszesz, że nie wiem, ktoś że musi rzucić palenie. Polecam książkę Nawyki 2.0, jak zmienić życie bez silnej woli, na ekspertia.com.pl. W każdym razie rzucenie palenia na przykład, ktoś tam w swoim biznesie, może ktoś ma jakieś długi i tak dalej. Wypisz tam te trzy rzeczy i potem działaj. Potem działaj. Nie rozwiążesz 30 problemów naraz, więc rozwiąż najpierw te trzy. Jak będą rozwiązane, to będziemy się martwić dalej. Ale najpierw te trzy. To i tak jest dużo. Zazwyczaj się i tak ostatecznie rozwiązuje jedną rzecz naraz, a tu masz takie przyzwolenie, żeby robić trzy. Także tyle. Drugi paradoks na dzisiaj. Zmiana jest możliwa, a przynajmniej jest znacznie łatwiejsza, dopiero gdy zaakceptujemy to, co chcemy zmienić. Tak, czyli jak chcesz schudnąć, to dużo łatwiej się chudnie, jeśli wcześniej zaakceptujesz, że jesteś gruby. No tak to działa. Jest to, brzmi to absurdalnie, tak? Bo przecież po to chcę schudnąć, żeby nie być gruby. Ale się okazuje, że czemu jestem gruby na przykład? Od tego trzeba zacząć i tu już uciekając do mądrości psychologów, wychodzi na to, że się jest grubym zazwyczaj jednak z jakiegoś nielosowego powodu. Bo można to oczywiście zwalić na to, że wszędzie są automaty z batonami, no ale jednak wtedy całe społeczeństwo byłoby grube, tak? Gdyby to automat był ostatecznie winny, no to wszyscy powinni być jednakowo grubi. Gdyby to knajpa z fast foodem była ostatecznie winna, wszyscy powinni być jednakowo grubi, a nie wszyscy są. No to dlaczego? Dlaczego ja jestem, a tamci nie są na przykład? No i właśnie. I psycholog by powiedział, bo zajadasz coś. Tak, jakiś brak. Jedzenie to jest szybka gratyfikacja, wystrzał węgla, tak, czyli energii ogólnie. Energia, szybki strzał energii. Zjesz batonika czy fast fooda, dużo energii wchodzi do organizmu, czyli na co dzień organizmowi brakuje energii. Brakuje dobrej energii, dobrych emocji być może. I tu jest pies pogrzebany. No więc teraz pytanie, czy jak wstaniesz rano, spojrzysz w lustro i powiesz, ty wstrętny grubasie, pieprzony nieudaczniku bez silnej woli, weź się za siebie. To czy ty generujesz dodatkową, dobrą energię? Bo jeżeli nie, to wzmacniasz jeszcze braki. Generujesz złą energię, stres, nienawiść do samego siebie. Czyli jeszcze bardziej napędzasz swoje nawyki złe, szkodliwe, tak? Jeszcze bardziej chcesz wtedy zajść to batonikiem albo zapić alkoholem. Jestem wstrętnym alkoholikiem. Ach. Ja nie mówię, żeby negować, tak? Bo z tego co wiem, nie pytaj skąd. To u anonimowych alkoholików, swoją drogą widziałem kiedyś nagłówek, Mel Gibson dołączył do anonimowych alkoholików. To jest nielogiczne. Rozumiesz absurd tego zdania? Ale nieważne. W każdym razie, pierwszym krokiem anonimowych alkoholików jest przyznać się, tak? Przyznać się i zaakceptować. Jestem alkoholikiem. I tyle. Nie jako poczucie winy, że jestem wstrętnym alkoholikiem, tylko że jestem alkoholikiem. Tak jest, no. I tyle. Dlaczego? Bo ta akceptacja nie powoduje, że nagle ktoś stwierdza, no trudno, jestem, no to piję, no co mam zrobić? Nie. Ta akceptacja właśnie powoduje zmniejszenie tego napięcia wewnętrznego, że tak negujemy przed samym sobą, bo my się przecież boimy opinii innych, boimy się bycia porażką i tak dalej. Im bardziej próbujemy to ukryć, tym bardziej jesteśmy zestresowani. Im bardziej jesteśmy zestresowani, tym bardziej chcemy to zajeść, zapić, zapalić, obojętnie. Dlatego też akceptacja naszego problemu paradoksalnie jest pierwszym krokiem do wyjścia z niego, bo zmniejszamy napięcie. Zmniejszamy jakąś nienawiść do siebie, jakieś poczucie winy, że jesteśmy nieudacznikami i tak dalej. Które to wcale nie są produktywne. To działa, wiesz, to zadziała na jeden dzień, tak? A, jestem wstrętnym grubasem. Dobra, teraz jestem Rocky, trening, robię trening. To zadziała, jasne. Raz na pół roku zrobisz taki trening, ale na co dzień to jest nierealne. To jest słabe po prostu. To trzeba jednak wziąć to bardziej psychologicznie, do tego podejść i stwierdzić, dobra, takie są warunki życia, do takich się doprowadziłem. Na przykład ktoś, tak samo, ktoś padł w długi, ogromne długi, wiem jak to jest być po tej stronie, no to tak samo, to uczucie takie, że jestem porażką, tak, że jak mogłem doprowadzić do tej sytuacji siebie i swoją rodzinę, to nie pomaga, to wcale nie jest motywujące. Człowiek, który już jest w długach, dzwonią do niego wierzyciele, komornicy, już jest tak zmotywowany, że bardziej nie potrzeba, on nie potrzebuje dodatkowo jeszcze się motywować. On już jest, on już to ma. Wtedy potrzebuje stwierdzić, dobra, widocznie brakowało mi wiedzy,
nie wiedziałem, jak to działa. Dałem się może zwieść, tak, bankierom i tak dalej. Oni to robią profesjonalnie, a ja nie miałem profesjonalnej ochrony, tak, bo nie miałem wiedzy. I tyle. Trudno. Taka jest sytuacja. Jestem zadłużony po pachy. Teraz trzeba z tego wychodzić krok po kroku. Ale akceptuję to, że taka jest sytuacja. Nie będę się za to nienawidzić. Do końca życia sobie tam wyrzucać błędów i tak dalej. No bo one już są, tak? One są w przeszłości, teraz są konsekwencje i tyle. Także tak to po prostu działa. Dlatego zadanie polega na tym, żebyś spisał bądź spisała swoje wady. Takie rzeczy, które musisz zmienić, może coś, co ci nie działa, nie funkcjonuje. Następnie obok dopisz serduszka. Naprawdę, serduszko. Na przykład jestem grubasem, albo nie radzę sobie z paleniem. I serduszko. Jak to? Jak to? Co za kultura straszna, dekadencka, że ludzie się chwalą za to, co robią źle. Nie, to nie chodzi o to. Tylko o to, żeby mimo tego, co robimy źle, stwierdzić, że jesteśmy fajni. Bo twoje palenie, picie, zajadanie batonów, ćpanie nawet, to obojętnie na długi, to nie jesteś cały ty. To jest jakiś tam element ciebie, pewnie dysfunkcyjny, ale to nie jesteś cały ty. Tak jak ktoś choruje, nawet jak na coś wstrętnego typu rak, to jego rak to nie jest on. Tak? To jest jasne. To jest część jego organizmu w tym momencie już, ale to nie jest cały jego organizm, to jest jego jestestwo. Tak? Także daj sobie serduszka, bo to jest fajne. Masz nad czym pracować. Wyobrażasz to sobie? Wstajesz rano, jesteś doskonały. Nie dość, że nie miałbyś żadnego celu przed sobą, a to jest straszne. To niektórzy ludzie bogaci mają taki problem. Osiągną wszystkie swoje cele, wydaje się to super. Ale jak się okazuje, nagle nie ma króliczka, którego się goni. A ten króliczek jest ciekawszy niż... To gonienie jest samo, jest ciekawsze niż sam ten króliczek, tak? Proces gonienia jest fajniejszy. I tyle. Jak ktoś nie ma celu, to się robi depresja niezależnie od sytuacji. W sensie depresja, może nie w sensie klinicznym od razu, ale jest taka pustka. Nie? Do czego ja teraz zmierzam? Nie mam do czego zmierzać. Także to jest istotne. Więc to raz, a dwa, palma by ci odbiła. Jakbyś wstał rano i byłbyś doskonały, jako jedyny człowiek na ziemi przecież. To byś był najlepszy. I co? Zaraz by się coś zepsuło. Straciłbyś znajomych i tak dalej. Ludzie nie lubią doskonałych ludzi. Trzymalibyśmy się od ciebie z daleka i tak dalej. Więc nie, nie. Zaakceptuj. Daj sobie serduszko za to, że masz tyle fajnych rzeczy do zmian. Tak. Tak to po prostu działa. I jest to jak najbardziej spoko. Ja się też cieszę, że mam jeszcze sporo rzeczy, które mogę zmienić. Mógłbym bardziej regularnie ćwiczyć akurat na siłowni. Dużo rzeczy robię mega regularnie, no ale z siłownią jakoś tak paradoksalnie od kiedy zainwestowałem w siłownię, to jestem tam rzadziej. Bo mnie tam nie chcą po prostu, bo mówią, że zajmuję miejsce, a muszą być klienci, to się musi zgadzać w bilansie. No, śmiesznie, ale tak jest. I spoko, mam nowe wyzwanie, mam kolejną rzecz, którą mogę zmieniać, daję sobie serduszko, żeby to, że mam nad czym pracować. Jedziemy. Paradoks numer 3. Im bardziej się czegoś boisz, tym bardziej warto to zrobić. Oczywiście są tu wyjątki realnego strachu na zasadzie skakania do rzeki w środku nocy albo gonienia tygrysa. To są takie rzeczy, które swoją drogą wyobraź to sobie, że gonisz tygrysa. Czy to jest ciekawy obraz w głowie? No więc owszem, są rzeczy, których powinniśmy się bać i to są zazwyczaj te rzeczy takie, można tu odróżnić strach od lęku. Definicje są różne, ale tak w uproszczeniu psycholodzy często mówią, przynajmniej tak było, gdy ja studiowałem psychologię, że strach to była obawa przed czymś realnym, tak? Czyli przed fizycznym zagrożeniem. Jedzie na ciebie ciężarówka, ty jesteś na drodze w tym momencie. To jest strach. Albo faktycznie ciebie goni tygrys, bo zrobiłeś mu berek, i wtedy się odwracacie i teraz to on ciebie goni. I to jest realny strach. Natomiast lęk, to w sumie w organizmie jest takie samo odczucie, tak, że hormony, kortyzol, stres i tak dalej, ale nie ma fizycznego zagrożenia takiego poważnego, że coś się naprawdę dzieje, że gonią cię żołnierze. Nie ma go, a mimo to boimy się jak cholera. Tak ludzie przeżywali to podczas pandemii, podczas tego, gdy wybuchła wojna na Ukrainie i tak dalej. Nikt się nie atakował, ale uczucie pewnie jeden z nas miał takie, jakby oni już tu szli. Więc to jest lęk. I ten lęk, w związku z czym, im on jest większy, zazwyczaj, nie mówię, że zawsze, bo nie da się zgeneralizować całego świata, on jest zbyt skomplikowany, ale im ten lęk jest wyższy, tym prawdopodobnie bardziej powinniśmy to coś zrobić. Dlaczego? Dlaczego tak jest? Czy to jest złośliwość Boga, który siedział i mówi, jak tu tym ludziom dowalić jak najbardziej? Niech te najlepsze rzeczy to będą te najbardziej stresujące.
Nie. Chodzi o to, że to my sami sobie to generujemy. Ten lęk, ten strach, zwał jak zwał. Poprzez to, że stawka jest duża. Dlaczego się lękasz? No nie lękasz się o rzeczy, przy których stawka jest mała. Nie boisz się zjeść frytki. Tak? A zjem se frytki. O matko, jak mi serce boli. Nie, ponieważ tu nie ma takiej stawki. No są frytki, tak? Jak będą niedobre, stracisz 6 zeta. Tragedii nie ma. Ale jak chcesz otworzyć jakiś biznes, o którym marzysz od lat, tak? Od lat marzyłeś, żeby rzucić pracę w cholerę i otworzyć firmę, która się zajmie tym i tym. I odczuwasz lęk. Od lat odczuwasz ten lęk, może nawet. Albo widzisz ją, albo jego na ulicy i mówisz, podejdę, zagadam. I jest lęk. Dlaczego się boisz? Bo stawka jest duża, tak? Bo walczysz o coś porządnego, tak? Więc dużo też niby możesz stracić. Przynajmniej to jest tak postrzegane. Oczywiście w praktyce, poza urożoną dumą i jakąś ilością pieniędzy i czasu, z czego większość jest do odrobienia, poza czasem, ale to też nie jest takie jednoznaczne, bo potem możesz nim lepiej zarządzać w przyszłości, więc odrobisz. W każdym razie. Stawka jest duża, lęk jest większy, więc tym bardziej jest to dowód, że powinniśmy to coś zrobić. Tak to w życiu działa. Zatem spisz na kartce, długopisem, czego się boisz, a obok wpisz, kiedy to zrobisz. Albo od razu zaaranżuj pierwszy krok. Jeżeli się czegoś boisz, może nawet nie możesz tego zrobić od razu, bo to jest, boisz się otworzenia firmy, potrzebujesz jakąś koncesję, no obojętnie. No nie zrobisz tego, albo oglądasz ten odcinek o 23. Nie otworzysz teraz firmy. Chociaż da się już to zrobić online, ale powiedzmy, że przydałoby się to, taka spółka z o.o., przydałoby się to zrobić z prawnikiem, żeby to zrobić dobrze. Swoją drogą pomagamy to robić, więc poniżej tego nagrania masz linka, możesz się zapisać, pomożemy. W każdym razie spisz, czego się boisz i wykonaj pierwszy krok. No i już. Druga ciekawa porada to jest spisz pomysły na samozmuszanie się do robienia ciężkich rzeczy. Co to jest samozmuszanie się? Na przykład, że umówisz się z trenerem personalnym na jutro na 12 i już mu zapłacisz. I ty masz ten trening zapłacony. I wtedy się okazuje, że dużo łatwiej na niego dotrzeć. To jest jakaś taka magia. Jeżeli ty masz ćwiczyć sam. Na przykład ja jestem w takiej patowej chwilowo sytuacji, że mam siłownię, mam do niej klucze. Mogę przyjść tam o każdej porze. To jest straszne. To jest straszne. Bo nikt mnie nie rozliczy, jak nie przyjdę. Wcześniej było łatwiej. Był trener, płaciłem mu. Jak się nie stawiłem, to mieliśmy zasadę, że nie ma odwoływania, bo tylko frajerzy odwołują. Więc nie ma odwoływania. Więc jeżeli już coś musiałem odwołać, nawet z przyczyn niezależnych, tak, coś mi pilnie wyskoczyło naprawdę, to i tak była zasada, i tak płacę. Płacę zawsze. Jest umówione, czas jest zarezerwowany, nie ma takiego czegoś, że 15 minut przed napiszę, że noga mnie boli i ojej, ojej, to... Nie, to jest szacunek do czyjegoś czasu. On go dla mnie zarezerwował, więc musi być to zapłacone. I już. Tak to właśnie funkcjonuje i to jest koncept samozmuszania się, tak? Albo na przykład, ja mam wspólników w firmie. Gdybym robił tę firmę samemu, to prawdopodobnie dzisiaj nie byłbym w trasie. Bo robienie tego programu jest taką najbardziej energochłonną częścią mojego biznesu. Tak, to ja se mam parę firm, zarządzam se nimi przez Signala, chodzę po parku czasem po 8 godzin i gadam. Gadam tak naprawdę do Signala. Na kilkuset już grupach tematycznych, tu zarządzam Instytutem Lingwistyki, tu Kancelarią Ekspertia, tu Wydawnictwem Ekspertia, tu innymi projektami, które robimy od niedawna, firmę zegarkową, zegarkowo-biżuteryjną ostatnio zakwizyrowałem, dokonałem akwizycji i tak dalej, więc znowu kolejne projekty, niebawem znowu następne, zabawa na całego, to jest wszystko light, mamy fajny zespół, fantastycznych ludzi, wymyślamy pomysły i tak dalej, natomiast nagrywanie, to się trzeba przygotować, to się trzeba ubrać w ogóle, w garniak, wiadomo, jakoś to trzeba pasować do tego auta, a jeszcze jak później jest wywiad, no bo teraz też na przykład jedziemy na wywiad, to też się trzeba przygotować, zrobić to dobrze. Ja nie jestem zawodowym dziennikarzem, tylko przedsiębiorcą zwykłym, więc to też nie jest dla mnie takie oczywiste, jak się robi dobre wywiady i tak dalej, więc to wszystko pewnie jest czymś, co po tylu latach po prostu bym odpuścił, no. Albo łatwiej by było czasem stwierdzić, dobra, robimy przerwę wakacyjną albo coś. Ale mam wspólników. Oni mówią, tego dnia o tej porze masz być w Warszawie. Umówione. I co ja mam zrobić wtedy? Nic nie mogę zrobić. I to jest właśnie kontekst zmuszania się do rzeczy stresujących.
wiesz, no, wyobraź sobie, jesteś zwykłym, prostym chłopkiem, a oni ci mówią, jedziesz do Rafała Brzoski na wywiad, 7 najbogatszy Polak. No i jest takie uczucie, że no, grubo, jedziemy grubo i to jest fajne. To jest fajne i szczęśliwie, nawet jakbym chciał, to nie miałbym się jak wycofać, bo mam kontekst. Dlatego uważam, że biznes ze wspólnikami jest dużo łatwiejszy. Bo w razie czego oni cię zmuszą do konsekwencji w tych rzeczach najbardziej energochłonnych, stresujących i tak dalej. A ty ich, w ich elementach, które chcieliby odpuścić. Więc tak to świetnie działa. Także spisz pomysły na samo zmuszanie się do rzeczy stresujących. Nie do wszystkiego się da, ale do wielu się faktycznie da. Dobra, paradoks numer 4 na dziś. Im bardziej wybieramy bezpieczeństwo zamiast wolności, a to jest wybór, który często w życiu mamy, tym więcej tracimy bezpieczeństwa. Rozumiesz paradoks sytuacji? 2001 rok. Samoloty wpadają na wieżę. Amerykanie stwierdzają, chociaż dziś już wiemy, z wielu wywiadów, na przykład z wywiadów, z członkami wywiadów. Widziałem na przykład taki wywiad u Karola Paciorka na kanale Imponderabilia z panem Makowieckim, byłym agentem służb specjalnych. I tam pada pytanie, co było, jak to było z World Trade Center? I on mówi, oni wiedzieli, CIA wiedziało, że będzie, ale stwierdzili, że dobrze, że nie przerywamy. Nie interweniujemy, bo to w sumie nie jest głupie. Że jak zrobią ten zamach i to wyjdzie, to będzie taki szok dla Ameryki, zaraz będzie można zwiększyć wydatki na wojsko, wyjść z recesji i zrobić parę podbojów. Ogólnie dobry deal. Stracimy parę tysięcy Amerykanów, ale długofalowo zyskamy nieźle. No on to nie powiedział tego tak wprost, tak między wierszami, ale można się domyślić, że dokładnie o to chodziło. Tak. Więc my dziś już wiemy, że tak, no, tak se działają, nie, te rządy. No i co? I samoloty uderzyły i co się stało? Bezpieczeństwo. Teraz będziemy robić bezpieczeństwo. Nie zadbaliśmy o bezpieczeństwo, ojej, to teraz zadbamy. I od tego czasu na całym świecie, na lotniskach jesteś traktowany jako kryminalista zawodowy. Wchodzisz i od razu od wejścia tu paseczek, tu buty, tu rączki, przeskano i tak dalej, czy narkotyki, czy to, czy tamto. Ja nie, między innymi przez to nienawidzę latać. Nie tylko przez to, bo sam kontekst samolotu nie lubię nie kontrolować, tak? A tam jakiś obcy facet kontroluje ten samolot. Jak jadę autem, to ja kontroluję, albo przynajmniej jak jadę Bentleyem, no to znam człowieka, który kontroluje ten samochód i wiem, czego się możemy spodziewać. A tam jakiś obcy facet jest i on będzie w dodatku nawet kół nie będzie, schowa koła niedługo i tak dalej. Więc muszę liczyć, że on wie, co robi, że on jest trzeźwy, że wyspany, a nie znam faceta. Także, ale dobra, zostawmy to. Natomiast samo to lotnisko, tak, wchodzisz, wszystko jest takie stalowe, szare, nudne i zaraz jeszcze cię traktują jako kryminalistę. I pytam, czy to zwiększyło bezpieczeństwo? Czy po 2001 roku mamy na świecie mniej zamachów terrorystycznych? Czy świat jest bezpieczniejszym miejscem? To raz. A dwa, jeśli te samoloty są niesamowicie takie bezpieczne i przez to właśnie nie ma już terrorystów, przez te kamery na lotniskach, przez te sprawdzanie wszystkiego, to czemu? Dlaczego, ja się pytam, nie robią tego w pociągach? Patrz, jak wsiądziesz w samolocie do Wiednia, w Warszawie na przykład wsiadasz i lecisz do Wiednia, to cię tam przetrzepią, przetelepią i tak dalej, czy nie masz bomby. Ale jak wsiadasz w pociąg w Warszawie, który jedzie do Wiednia, to nikt się tobą nie interesuje. Możesz mieć zestaw noży myśliwskich i 3 pistolety, nikogo to nie obchodzi. Więc ja pytam, to dlaczego te pociągi masowo nie wybuchają? Dlaczego tam nie ma seryjnych morderstw? Morderstwa w Orient Expressie co 2 dni. Dlaczego? Gdzie są ci terroryści? Co oni mają tak? Oni są zakochani w samolotach i oni tylko tam mają zasadę. Święta zasada świętej wojny. Walczymy z niewiernymi tylko w samolotach. Coś tu kurde nie gra. Więc wybraliśmy takie niby bezpieczeństwo i wcale go nie mamy. Za to straciliśmy wolność, czyli zobacz jaki marny wał. Niby wybieraliśmy między bezpieczeństwem a wolnością, oddaliśmy wolność, a bezpieczeństwa też nie mamy. Każdy z nas, kto pojedzie dziś do zachodniej Europy, wie, że są to kraje dzisiaj mniej bezpieczne niż 10 czy 20 lat temu. 20 lat temu Niemcy były krajem bezpieczniejszym, a o takim kraju jak Szwecja to już w ogóle, to jest bez porównania. 20 lat temu Szwecja to była idylla, sielanka. To Polacy, gdzie my jeszcze sobie walczyliśmy trochę z kibolami, z mafią i tak dalej,
to mogliśmy marzyć o takim kraju jak Szwecja. Dziś my go mamy. Dziś my, u nas jest mega bezpieczny. Dziś się, żeby dostać w ryja, mówiąc kolokwialnie, to się trzeba postarać trochę. A w Szwecji nie trzeba się starać dzisiaj już. Dzisiaj po prostu wejdziesz w złą uliczkę i możesz już nie wyjść. Bomby w Szwecji co dwa dni. Naprawdę, strzelaniny codziennie. Naprawdę. Ja wiem, może o tym dużo w mediach nie gadają, ale tak dziś w Szwecji jest. Kto z was mieszka w Szwecji, potwierdzi. Także mi znajomi ze Szwecji kiedyś powiedzieli, że Szwecja to jest kraj Adidasów. Ja mówię, czemu? Bo każdy dba o to, żeby mieć zawsze takie dobre buty na dobrej podeszwie, że jak będą ogłaszać alarm bombowy, żeby szybko biec. Przewidywałbyś takie żarty w Szwecji? Więc tak to wygląda. I tak się dzieje cały czas, tak? Zaczyna się pandemia znowu. Dajemy sobie zabrać wolność, tak? Czyli niech polityk za mnie zdecyduje, czy ja pójdę do restauracji, czy się boję zarażenia. No i co? Zabrali więc wolność, a czy dali bezpieczeństwo, czy naprawdę było bezpiecznie? Wystarczy spojrzeć na liczby, ile ludzi umarło podczas pandemii, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Czy to komuś pomogło faktycznie? Czy nagle przestali ludzie umierać, zarażać się i tak dalej, no? Chyba nie do końca. Poznałem ostatnio Artura, którego pozdrawiam. Artur ma krematorium i Artur mi powiedział, że podczas pandemii no to miał taki przemiał, że spał w krematorium. Nie mógł wyjść do domu na chwilę, bo się tyle działo. Czyli i to było w tym samym czasie, kiedy wszystko było zamknięte, kiedy do lasu nie można było wchodzić, więc jak nam to pomogło? Jak nas to ocaliło? Mało tego, jeszcze z drugiej strony się okazało, że przez to zabranie wolności, przez to, że zamknięto kliniki na wszystkie inne choroby i tak dalej, to jeszcze ludzie zaczęli umierać bardziej masowo na wszystkie inne rzeczy. I nagle, jak zawsze, ani bezpieczeństwa, ani wolności. I tak jest po prostu zawsze. Zawsze jak jest wybór między bezpieczeństwem a wolnością, pamiętaj, że wybierając bezpieczeństwo, i tak dajesz się oszukać. I tak nie będziesz bezpieczny. To jest tak jak trochę praca na takim etacie, który się wydaje bezpieczny. Tylko, że przez tę pracę nie spełniasz swoich marzeń, robisz coś na przykład, czego nie lubisz, jesteś bardziej zestresowany, więc na przykład większa szansa, że stracisz zdrowie, a nie będzie pieniędzy, żeby je odzyskać. I to nazywamy bezpieczeństwem. To już wolę ten niebezpieczny biznes. Mieć wolność robienia tego, co chcesz, lubisz. Niebezpieczny biznes, bo możesz zbankrutować, może nie wyjść, ale się okaże, że jak jednak wyjdzie, to masz i wolność, i bezpieczeństwo. Tak działa życie. Ten wybór to jest fikcja. Jak musimy wybrać między wolnością a bezpieczeństwem, to wiadomo, że mamy do czynienia z wałem. Wolność i bezpieczeństwo może iść w parze, a nawet powinno. Rozwiązanie na teraz. Wypisz 3 przykłady, kiedy bezpieczeństwo, wybór bezpieczeństwa doprowadził do jego utraty. Tak, czyli kiedy ty albo w swoim życiu, albo my jako społeczeństwo wybraliśmy bezpieczeństwo i okazało się, że wcale przez to bezpieczniej nie było. Wypisz takie przykłady, żeby bardziej skumać, o co tutaj chodzi. Jedziemy dalej. Prosty paradoks. Szczęśliwe związki są możliwe tylko, gdy ktoś jest szczęśliwy solo. Jeśli nie lubisz siebie, swojego życia, uważasz, że samotność to jest najgorsze, co ci się w życiu przytrafiło, to budowanie związku w tym momencie będzie lipą, bo zbudujesz straszny związek, którym będziesz desperatem, zazdrośnikiem, jakimś takim uporczywcem. Ciekawe słowo, ciekawe, czy takie jest. To już do Bralczyka zadzwonimy i spytamy, czy można być uporczywcem, panie profesorze. W każdym razie, no i takim uporczywcem się stajesz, jest lipa, no, to będzie nieszczęśliwy związek, zaborczy, bezsensowny. Dopiero jak ktoś jest szczęśliwy samoczynnie, samodzielnie, uważa, że jego życie jest wspaniałe, kiedy jest sam, wtedy jest sens robić związki. Bo wtedy stworzy, tak samo to dotyczy spółek i relacji przyjacielskich. Po prostu. Jak jesteś desperado, brakuje mi ludzi, jestem samotny, ojej. To źle. To ja bym najpierw popracował, to ludzie nie są twoim rozwiązaniem. To najpierw trzeba się ogarnąć. Czyli zacząć się cieszyć z samego siebie, ze swojego towarzystwa. I tyle. Jak to nie jeden mówił, że tak mój nauczyciel biologii na przykład tak mówił w liceum, że przepraszam, że będę gadać sam do siebie, ale od czasu do czasu muszę pogadać z kimś inteligentnym. No i tak nam dokuczał. W każdym razie, ale tak jest. Każdy od czasu do czasu musi spędzić miło czas z samym sobą. Jeśli twój czas z samym sobą nie jest miły, to nie rozwiązuj go ludźmi, związkami, przyjaźniami, bo tam nie ma rozwiązania. Rozwiąż go sobą. Zastanów się, co musisz zmienić w swoim życiu,
żebyś był fajny po prostu, żebyś chciał spędzać czas ze sobą i to jest rozwiązanie. Weź kartkę i długopis i spisz, co robisz dla siebie i czy to jest wystarczające. Może jakieś pasje, może więcej o zdrowie trzeba zadbać, o inne rzeczy, elementy życiowe. Zadbaj o to i wtedy będzie ok. Jedziemy dalej. Im bardziej cię coś wkurza u innych, tym większa szansa, że pewnie ty to reprezentujesz. Oczywiście, chodzi o to, że nam się różne rzeczy w świecie nie podobają. Tak, wkurzają nas politycy, to jest wiadome, i tak dalej. Wkurzają nas różne elementy życia. To jest normalne. Natomiast jeśli coś cię obsesyjnie wkurza, to Carl Gustav Jung, bardzo znany szwajcarski psycholog, powiedziałby, że to twój cień się uaktywni. Czyli, że twoja ciemna strona wychodzi i ona w ten sposób daje o sobie znać. O co chodzi? Z kolei jego kolega Sigmund Freud powiedziałby, że to jest mechanizm projekcji. Czyli projektujesz na świat zewnętrzny to, co jest głupie w tobie. Tak? Czyli, jeżeli nie podoba ci się, że politycy manipulują, to jest zupełnie normalna rzecz. Ale, jeżeli masz taką obsesję, że codziennie o tym myślisz, politycy manipulują, a w ogóle mam takiego znajomego, to jest wstrętny manipulant, on manipuluje ludźmi, a w ogóle ten z Bentleya, ten co to ma takie włosy na cukier, to on też manipuluje, bo on tam od czasu do czasu coś sprzedaje w ogóle, on ma swoje produkty, książki, a kursy językowe i tam bajeruje, że to dobre, manipuluje. I tak jedziesz, z każdej strony ty widzisz tylko manipulacje w świecie. Wiesz, co to oznacza? Carl Jung od razu by wyskoczył zza krzaka i by powiedział, cień, to jest twój cień, koleżko. Prawdopodobnie ty widzisz w sobie, mniej lub bardziej świadomie, że jesteś wstrętnym manipulantem. I dlatego cię to wkurza tak bardzo u innych. Wkurza cię, że ktoś się obżera? A może tak obsesyjnie cię wkurza? To może masz jakiś problem. Może też masz jakiś... Może to nawet jest obżeranie, a jak nie, to może to jest jakiś inny nauk, z którym nie umiesz sobie dać rady. I dlatego tak bardzo cię wkurza, czy tak bardzo zauważasz u innych ten sam problem. Tylko przybierający może inną postać, tak? U ciebie może palenie, u nich picie. Ale ogólnie tak naprawdę co cię powinno interesować, że ktoś ma problem z obżarstwem? Czy to jest jego problem? A jeżeli cię to irytuje, dlaczego? Dlaczego? Zastanówmy się. Znowu. Wiadomo, mamy prawo do swojej opinii, mają prawo nam się różne rzeczy w życiu nie podobać. To jest oczywista rzecz. Natomiast, jeżeli to już zaczyna być obsesyjne, to zastanowiłbym się dlaczego. Tak, mogą ci się różne rzeczy nie podobać, ale jak masz obsesję, prawdopodobnie projektujesz coś, swój własny problem, swoją własną negatywną cechę, której nie akceptujesz, wypierasz ją na co dzień, więc sru. Najlepsze są dramy na YouTubie, tak? Niedawno weszły nawet do świata finansów. Wcześniej ich tam nie było. Szczęśliwie, a teraz niestety nawet tutaj. Się dzieją i jeden drugiego tam atakuje i tak dalej. I zauważ, że w tych dramach wszyscy się atakują to samo. Czyli zawsze każdy każdego atakuje o manipulację i nieuczciwość. To jest ciekawe. To daje do myślenia, że zawsze tę manipulację i nieuczciwość tak fajnie się widzi w innych. Więc wtedy ja wiem, zawsze jak chcesz wiedzieć, kto ma rację, to patrzysz, kto nie zaczął dramy. Bo ktoś, kto zaczyna dramę, to co oznacza to? To oznacza, że stosuje mechanizm projekcji, że jest manipulantem, nieuczciwcem i chce to zobaczyć u innych. Niektórzy to nawet wykorzystują jako marketing świetny i tak dalej. Także jak ja mam takie wątpliwości w internetach, jak ludzie ze sobą dyskutują, walczą, to ten, kto nie zaczął, ma rację. Bo ten, kto zaczął, stosuje mechanizm projekcji. Jeżeli wszystkich na lewo i prawo ktoś podejrzewa o oszustwa, oskarża i tak dalej, to wiadomo, że to oszust. Że to jest oczywiste. Z psychologicznego punktu widzenia jest to oczywista oczywistość. Bo jeżeli cały świat oszukuje, no to hello. Skąd ty to tak dobrze znasz? Ten mechanizm, że go tak szybko zauważasz. Ho, ho, ho. Ciekawe. Także tak to funkcjonuje. No i co? Zadanko. Weź kartkę, długopis, spisz, co cię wkurza w innych i to tak autentycznie wkurza. Nie, że coś ci się tam nie podoba, bo to jest normalna rzecz, tylko coś ci tak wkurza, że mógłbyś wręcz świętą wojnę podjąć z nimi. Może nawet się kłóciłeś ostatnio ze swoimi bliskimi o to, że czemu oni to robią? Oni nie powinni tego robić. Na przykład ja zauważyłem niedawno, całkiem niedawno, że wkurza mnie, że ludzie oglądają wiadomości. Ale tak wkurza mnie, nie, że to nie podoba mi się, tylko naprawdę mnie to wkurza i mówię, zwłaszcza jak to są jeszcze ludzie jacyś tacy bliscy, na których mi zależy, czemu wy to robicie?
Tam same badziewie puszczają, same złe wieści, straszne głupoty. I tak sobie usiadłem z tym i mówię, dobra, czemu mnie to wkurza, jak to nie moja sprawa? Przecież ja wiadomości nie oglądam, więc ja o swoją higienę psychiczną dbam. I wtedy zadałem sobie pytanie, ale skoro mnie to wkurza, to może nie dbam do końca. I zaraz znalazłem, bardzo łatwo było to znaleźć. Dobra, ja nie oglądam wiadomości, nie oglądam telewizji, ale jednak gospodarką i geopolityką się interesuję. I zdarza się, że to moje zainteresowanie kończy się zepsuciem mi całego dnia. Bo zaczynam czasem rozumieć mechanizm, którego wolałbym nie zrozumieć. Bo wiesz, tak fajnie by było wierzyć w radosny kumbaja, że wszystkie kraje, tak jak Polska, rozumieją, kto jest dobry, kto jest zły, Ukraina najechana, Rosja najeźdźca. Choć nawet w Polsce już dzisiaj ofiary ruskich troli dają sobie sprać mózg i mówią, nie, to wcale nie jest tak, to jest inaczej, to tylko w telewizji tak wygląda, ale to Ukraińcy sami się prosili. Przyjacielu, jeżeli masz cień takiej wątpliwości, wiesz, że ktoś ci pierze mózg. Naprawdę, to jest fikcja. Prawda jest tam, gdzie jest. W tym momencie prawda jest jednoznaczna, bardzo jest jednoznaczna. I naprawdę spotkaj trzech Ukraińców, pogadaj z nimi, spotkaj trzech Rosjan, pogadaj z nimi, zbudujesz sobie objaw prawdy. Ale nieważne. To, co jest ważne, że zauważyłem, że po prostu mnie to wkurza czasem, że to moje zainteresowanie geopolityką prowadzi mnie do złych nastrojów i przez to ja to tak łatwo zauważam w innych. Oczywiście robię to jako bezpiecznik, tak? Czyli zauważam to w innych zachowaniach. Oni oglądają wiadomości, a ja nie. Czy wiadomo, że to nie o mnie chodzi. Ale jednak tak właśnie działa mechanizm projekcji. Projektujemy na innych swoje własne jakieś problemy i nagle się okazuje, że jak zaczynamy rozwiązywać swoje problemy, to przestaje cię już tak wkurzać. Dalej ci się nie podoba, że twoi bliscy oglądają wiadomości, ale już to nie jest emocjonalne. To jest na zasadzie, no wolałbym, żeby nie oglądali i tyle. Ale już nie jest to, przestańcie, co wy robicie. Tak to właśnie działa. Więc wypisz, proszę, co cię wkurza w innych i dlaczego. I być może jaki może być twój problem, że cię to tak wkurza. Jedziemy dalej. Im więcej wiesz, tym bardziej czujesz, że nie wiesz. Był taki człowiek, filozof, który powiedział, wiem, że nic nie wiem. Jakże to było trafne. I dlaczego to tak jest? Że im bardziej się edukujesz w jakiejś dziedzinie, tym bardziej masz wrażenie, że ty nie wiesz. Na przykład, jak ja zaczynałem prowadzić program o biznesie przed laty, to się czułem z tym dużo pewniej niż dziś. Dziś czasem mam wrażenie, spotykam na przykład ludzi na ulicy, gadamy sobie i oni mówią, kurczę, normalnie to mi rozwaliło mózg. Jak tu powiedzieli, że to i to, zastosowałem to, teraz zarabiam dużo więcej, albo spłaciłem długi i tak dalej. Ja sobie wtedy myślę, z jednej strony fajnie, miło, a z drugiej, ale jak, naprawdę? To ja coś odkrywczego powiedziałem? Wydawało mi się, że to są wszystko takie oczywiste oczywistości, że w życiu się nie stosuje kredytów, że kredyt konsumpcyjny to absurd, że długi się nadpłaca i spłaca na zero, że biznes się robi na spółkę z o. Takie oczywistości, które tak naprawdę, to ja już zapomniałem, że one dla kogoś, dla większości ludzi są mega nieoczywiste. I tak jest w każdej dziedzinie. Jak ty jesteś dobry w swojej dziedzinie, to pewnie też wydaje ci się, że ty robisz oczywiste rzeczy, że to jest banalne. A masz takie niesamowite know-how, że szok. Tak to działa, więc im więcej wiemy, tym bardziej nam się wydaje, że nie. Na czym to polega? Ten magiczny mechanizm. Na tym jest taka metafora kółka wiedzy, że widzisz, jak wiesz tak mało, tyle wiesz, prawie nic, czym się tam trochę pointeresowałeś i tyle, to kółko, ten okrąg bardziej, ta granica z rzeczami, które nie wiesz, jest mała, tak? No bo twoja koło wiedzy jest małe, więc ma tą obwódkę, mówiąc tak prosto, mało ma obwódkę, więc jest mało tych punktów styku z niewiedzą. Natomiast jak ty się edukujesz, rozwijasz od lat i nagle ty tyle wiesz, masz takie wielkie koło wiedzy, to zobacz, jak duża jest obwódka. Obwódka, czyli styczność z całym tym światem, którego nie znasz. I tak to działa. Im więcej na przykład ja wiem o ekonomii, o geopolityce, o biznesie, tym więcej widzę tych elementów złożoności tego, że każda z tych rzeczy, które ja się dowiem, ma drugie dno, a potem ma trzecie, a potem siódme. Im więcej zatem znam tych rzeczy, tym więcej widzę tych den, tych kolejnych den. Znowu trzeba do Bralczyka dzwonić. Zrobimy sobie listę pytań. Po prostu zadzwonimy hurtem. W każdym razie tak to właśnie funkcjonuje. Czyli i dlatego też tak jest, że ludzie, którzy najmniej wiedzą, są najbardziej zajadli w dyskusji.
przy futbolu to jest oczywiste, tak, że każdy Polak wie, jak oni powinni to zrobić, żeby wygrać. A oni nie wiedzieli. Także to jest, tak to właśnie działa. Natomiast gorzej, jak to dotyczy kwestii społecznych, tak? Jak każdy chce rozwiązywać każdą kwestię, bo tak działa demokracja. Ludzie, którzy nie są ekspertami w danym temacie, zaczynają dyskutować, tak? Na przykład siedzi sobie pani, przychodzili uchodźcy z Białorusi, jacyś tacy, nie wiadomo skąd się tam wzięli, bo do Polski z Iranu się nie leci przez Białoruś. Oni tam byli. No i siedziała pani, która się nie zajmuje profesjonalnie geopolityką, nie wie na ten temat za dużo, więc kierowała się bazowymi instynktami typu empatia, że o, chodźcie, przyjdźcie, będzie dobrze. I ona była przekonana do tego stopnia, żeby walczyć o tę ideę. Tylko że to był typowy brak wiedzy, taka ignorancja, która wynika z tego, że się tak naprawdę tym czymś nie interesowała, więc wydawało jej się, że taka bazowy zestaw wiedzy wystarczy. A tu się okazuje, że tam jest drugie dno, trzecie dno, siódme dno, różne konsekwencje, które za tym mogą iść i tak dalej. To nie jest takie proste niestety, że po prostu ktoś jest potrzebujący, to pomóżmy i już rozwiązujemy wszystkie problemy świata. Nie. Często rozwiążemy jeden i wygenerujemy 7 kolejnych. Tak to właśnie funkcjonuje. Dlatego też im mniej wiemy, tym bardziej jesteśmy pewni tej wiedzy. Dlatego też wypisz jedną dziedzinę, w której nie masz pewności, a następnie spisz kilka linijek rzeczy, które wiesz. Na przykład, jak ja bym zapisał, że nie mam pewności, co jest dobre, a co złe w biznesie, to potem wypisuję. Dobra, przecież wiem. Lepiej mieć spółkę z o, a jak i od DG, to na ryczałcie wyłącznie. Nigdy żadnych tam podatków liniowych pierdół, a już skala podatkowa to jest w ogóle jakieś progi, to jest niedorzeczne, to jest niemoralne, to jest absurd. Więc wypisałbym to. Wypisałbym, że brak kredytu. Jak auto, to tylko używane i tylko na leasing. No dobra, z tym używanym to ktoś może być tak obrzydliwie bogaty, że kupi sobie nowe auto za 10% swojej gotówki. Wtedy nie ma się czego przyczepiać. Natomiast zazwyczaj to wygląda dokładnie odwrotnie. Tak? Ktoś nie ma żadnych pieniędzy, to se kupi nowe auto z salonu. Więc dla mnie to jest oczywistość, że tak się nie robi i że spokojny sen jest wtedy, kiedy nie ma długów, a ryzyko, na przykład w biznesie nauczyłem się, że ryzyko moderowane jest lepsze niż hardkorowe. Tak? Jak ryzykujesz tak totalnie, idziemy na całość, tak? JDG, kredyty na maksa, jedziemy, to wcale nie zwiększasz szansę na sukces w biznesie. Wręcz przeciwnie, zmniejszasz go. Ryzyko umiarkowane, czyli jasne, coś tam zaryzykuję, ale bez przesady. Nie wszystko, nie bankructwo, nie tam wabank, tylko jakieś tam akceptowalne ryzyko. Tak to Sun Tzu, sztuka wojny, tak? Chińska doktryna wojenna jest taka, że wojnę się zaczyna wyłącznie, kiedy masz pewność, że wygrasz. I w żadnej innej sytuacji. Ileż mogliby się nauczyć Amerykanie i Rosjanie od nich, nie? Którzy na rympał jadą. Dobra, jedziemy tam. Podbijamy. Ho! Sru! Chińczycy się tak nie bawią. W każdym razie, no i tyle. Czyli wypisz jakąś dziedzinę, co do której masz wątpliwości. Nie wiesz, czy to, co robisz, jest słuszne, a potem wypisz z 5 chociaż myślników tego, co wiesz w tej dziedzinie, żeby sobie udowodnić, że wiesz dużo więcej, niż ci się wydawało. To nas naturalnie prowadzi do paradoksu 8, który się nazywa efektem Dunninga-Krugera. Czyli skoro wiemy już, że im więcej wiemy, tym bardziej jesteśmy niepewni, to właśnie tak powstał efekt Dunninga-Krugera, który mówi, że ludzie najbardziej zajadle walczą o te tematy, w których wiedzą najmniej. Czyli zobacz, z jednej strony większość społeczeństwa nie jest medykami, z drugiej większość społeczeństwa nie jest geopolitykami i te grupy się spotkały i zaczęły dyskutować ze sobą zajadle, czy dwie grupy nie medyków i nie geopolityków zaczęły ze sobą walczyć i to prawie na śmierć i życie o szczepionki. Wyobrażałbyś sobie parę lat temu, że ludzie o taki temat, w sumie niszowy, będą się zabijać, walczyć, no, nienawidzić, że na wigilijnej kolacji padnie pytanie: ciociu, a czy ty jesteś zaszczepiona? I że odpowiedź na to pytanie może spowodować zepsucie relacji rodzinnych? Ja pierdzielę! Ten jest zaszczepiony, bo chciał, a ten nie chciał i nie jest. Czy to nie może być tak proste? Nie! Zawalczmy. Więc, z jednej strony mamy ludzi, którzy o medycynie nie wiedzą nic. W tej grupie jestem również ja. Czyli większość społeczeństwa, tak? Mimo to, że nic nie wiedzą, to na bazie facebookowych postów
niesprawdzonych oczywiście, bo nie ma nawet jak ich sprawdzić. Zaczynają tworzyć teorie. Być może prawdziwe, być może nie. Ciężko stwierdzić, bo to jest mega złożona kwestia. Ale zaczynają tworzyć teorie. I oni już wiedzą. Wiedzą. Oni nie przypuszczają. Oni wiedzą, że w tej szczepionce na pewno jest nanorobot. Z drugiej strony mamy ludzi, którzy o geopolityce nie mają bladego pojęcia, więc oni myślą sobie, że lekką ręką, zamykając wszystko w pandemii, zamknijmy to, bo trzeba dbać o bezpieczeństwo, zamknijmy restaurację, wprowadźmy tam wojsko na siłownię, trzeba zamknąć, bo to jest jedyny sposób. Czyli oni nie rozumieją ekonomii, gospodarki i tego, jakie to będzie miało konsekwencje przez lata. Oczywiście, nazwiemy to Putin inflacją, żeby było nie na nas, ale tak naprawdę to wszystko wina polityków. Wszystko. A przynajmniej 99%. I tych decyzji o zamykaniu gospodarki, bardzo pochopnych. No i znowu ludzie, którzy nie znają się na geopolityce, ekonomii i tak dalej, nie wiedzą jak działa recesja, mówią, ale tu chodzi o zdrowie. Tu chodzi o zdrowie, my wiemy, że to trzeba zrobić dla zdrowia, a gospodarka to sobie jakoś da radę, w ogóle to dodrukujemy pieniądze, będzie dobrze. Jak ktoś nie rozumie, jak działa drukowanie pieniędzy, do czego ono prowadzi, to całe luzowanie ilościowe tak zwane, no to był za tym, żeby robić lockdown. I nagle te dwie grupy ludzi, z których nikt nie jest ani geopolitykiem, nie rozumie, do jakiej ich niebezpieczeństw prowadzi zamykanie gospodarki. Z drugiej, większość tych ludzi nie jest medykami, więc oni nie wiedzą tak naprawdę, co jest w tej szczepionce. Nie wiedzą, czy to dobre, czy niedobre. Nie są w stanie tego stwierdzić. Nagle te grupy ludzi niekompetentnych zaczynają się bić na śmierć i życie. O nie swoje tematy. Rozumiesz to? I zobacz, ja się też w to dałem wciągnąć na jakiś czas, ponieważ jako zwolennik wolności bardzo mi się nie podobały niektóre elementy, które wprowadzano. Na przykład certyfikat? Sorry, dobra, szanujmy się, ja rozumiem. Są produkty rynkowe typu na przykład szczepionka, ktoś chce je sprzedać i są jakieś badania, którymi oni stwierdzają, że może warto. I może warto, nie wiem, ciężko mi stwierdzić, bo wiem, że nie jestem lekarzem, ale ten certyfikat, żeby wejść do knajpy, to certyfikat, to już zaczynało trącić wałkiem. Znaczy nie wałkiem, tylko zabieranie wolności. Takim powolnym elementem, że chcemy zawsze wiedzieć, gdzie jesteś, bo wszędzie będziesz musiał się odbić. To mi się mega nie podobało. Zresztą widać dzisiaj z perspektywy czasu, że coś z tym musiało być nie tak, skoro nagle magicznie wycofano ten certyfikat, jak tylko wojna się zaczęła. No to hello, czy ten certyfikat miał nas chronić, bezpiecznie zapewnić zaszczepionym bezpieczne spożywanie obiadu w restauracji. To czemu go nagle nie ma? Czy już mają niebezpiecznie jeść obiad? O co tu chodzi? Więc nie wiadomo. Więc znowu, jest tyle tematów, w których nie będziemy ekspertami. A efekt Dunninga-Krugera pokazuje, że o te rzeczy będziemy walczyć najbardziej zajadle. To jest na przykład to samo jest z polityką. Jak zapytałbyś mnie, kto jest gorszy dziś, PO czy PiS, to ja z perspektywy lat powiem Ci szczerze, że już nie wiem. Że już nie wiem i nawet alternatywy, które są, to też nie wiem. Nie wiem, bo to jest tak złożone, że już coraz mniej wiem. Naprawdę, to już widzę, że każdy z tych partii, każda z tych partii ugrupowań ma tyle dziwnych zjawisk, a jednocześnie każda coś tam dobrego też przez przypadek zrobiła. Więc nie wiem, nie wiem, nie chce mi się o to walczyć. Rozumiesz? Zrozumiałem swoją niekompetencję. Im bardziej się tym zainteresowałem, poczytałem programy wyborcze i tak dalej, to może wszedłem na ten poziom, że coś już wiem i przez to nie jestem w tym już zajadły. Nie rozmawiam na imprezach rodzinnych o polityce, nie zabijam się z członkami rodziny o to, że oni by zagłosowali może na kogoś innego. No i już. Także tak to działa. Więc po co mamy być zajadli, wściekli? Pamiętaj, następnym razem, jak stoczysz internetowy bój z jakimś idiotą, co to nie rozumie, jak działa świat, to zastanów się przypadkiem, czy właśnie nie jesteś wzorowym przykładem efektu Dunninga-Krugera. Czyli wypowiadasz się w temacie, w którym nie jesteś ekspertem, nie uczyłeś się tego od lat, nie studiujesz, nie pracujesz w tym zawodzie, ale się kłócisz, bo ty wiesz. A skąd wiesz? Z internetu. Może czasem masz rację, a może nie. Nawet nie jesteś w stanie stwierdzić, bo brakuje ci narzędzi. I już. Także tyle. To jest tak trochę jak w komentarzach czasem. Nawet na tym kanale ludzie piszą, że oni wiedzą. Oni wiedzą, że ta wojna to jest ściema teraz, to propaganda, że to wcale albo nie ma tej wojny, albo ona wcale tak nie wygląda i w ogóle w sumie to NATO zaatakowało.
I to jest taka gadka, że ja zatrudniając Ukraińców, znając wielu Ukraińców, pomagając im na co dzień, wiem jak jest. Wiem jaka jest prawda. Ale widzisz, prawda nie musi wygrywać z przekonaniami. Rozumiesz to? Palono kiedyś czarownicę, no nie? Czyli to był przykład, że prawda może przegrać z przekonaniami. I tak samo czasem jest u niektórych ludzi, że możesz znaleźć naprawdę wiele dowodów, pokazać im je i to nie wystarczy. To nie zadziała. Efekt Dunninga-Krugera. Im bardziej ludzie są czymś zajadli, im bardziej o coś walczą, tym większa jest szansa, że to jest temat, który nie jest ich ekspertyzą. Ponieważ jak ktoś wie więcej, zaczyna być pokorny, nie dlatego, że jest dojrzały, tylko dlatego, że po prostu widzi złożoność tematu, bo już go kuma bardziej. A ta złożoność mu nie pozwala być zbyt zajadłym. Dobra, to tyle. Czyli napisz sobie to ćwiczenie, czego jesteś w 100% pewny. Zapisz to sobie na kartce, bo to może być dobry element, taki dobry punkt wyjścia do rozważań. Jedziemy dalej. Paradoks 9 na dziś. Im bardziej jesteśmy połączeni online, tym bardziej jesteśmy samotni. Ludzie dzisiaj średnio mają o jednego przyjaciela mniej, jednego do półtorej, statystycznie średnio licząc, mniej niż przed wynalezieniem Facebooka, Instagrama i tak dalej. A przecież mamy tam tylu znajomych, przyjaciół i tak dalej. Dlaczego? No wiemy dlaczego, tak? Bo kiedyś te nasze przyjaźnie były takie znaczące, tak? Kiedyś w dodatku mamy mniejsze dzisiaj poczucie takiego wpływu na życie. Dlaczego? Bo jak wchodzisz na Facebooka, do grupy, gdzie jest 10 tysięcy osób, to sobie coś piszesz, ludzie to olewają albo walczą z tobą, masz jakiś pomysł, ale nikt go nie słucha. No i już. Natomiast jak tego nie było, to mieliśmy wpływ tylko na lokalną społeczność, tak? Brakowało miejsc parkingowych na osiedlu. To pisałeś do rady osiedla, że brakuje i na przykład za pół roku robili miejsca parkingowe. Miałeś wpływ. Wchodziłeś do baru, tam cię ktoś znał. Miałeś wpływ na to, co się dzieje w okolicy. Twoja akcja miała znaczenie. Dzisiaj wchodzimy do internetu, są tam tysiące ludzi, nie jesteśmy już tak wyjątkowi, tak? Bo jeżeli byłeś stomatologiem w małym mieście, to byłeś jedyny. A teraz wchodzisz na forum stomatologów, a tam jest 10 tysięcy. Rozumiesz? Samych stomatologów. Wow. Z tylu ludzi, którzy potrafią to, co ty. Kasuje się to poczucie wyjątkowości takie. Przyjaźni masz nagle tysiące, więc nie masz czasu, żeby o nie zadbać, żeby się spotkać i tak dalej. Twoja akcja ma mniejsze znaczenie. Mało tego, kiedyś jak załatwiłeś to miejsce parkingowe, to czułeś, że ty coś znaczysz dla świata, tak? Podjąłeś akcję i był efekt. A teraz co? Teraz to oni ci dowalają problemami typu światowa recesja. Rozwiąż światową recesję. Proszę, Krzysiu, chodź. Dajesz. Co zrobisz? Wiadomo, że to jest problem, którego nie rozwiążesz. Pandemia. Zabieranie wolności ludziom. Notoryczne. Wojna. Rozwiąż. Ocieplenie klimatyczne. Rozwiąż, Krzysiu. Chodź. Zrób tak, żeby nie było ocieplenia klimatu. I mało tego, nie dość, że nie można tego rozwiązać, bo jesteśmy na to za mali, to jeszcze oni nam robią poczucie winy. Czyli z jednej strony to jest coś, którego my sami jako ludki nie rozwiążemy, bo to i tak, to jest kryzys, który i tak albo rozwiążą politycy i to dogadując się wszystkimi krajami, a najprawdopodobniej i tak jedyna szansa jest w przedsiębiorcach, którzy znajdą metody, żeby obrabiać plastik w nieskończoność, żeby dwutlenek węgla ściągać z atmosfery i zrobić z tego hajs. To jest jedyna opcja, w którą ja szczerze wierzę, niż w tam wolę polityczne pierdoły szmery bajry. A na pewno już nie wierzę, że jednostki naprawią klimat. Bo Krzysiu teraz pójdzie do sklepu ze swoją butelką. Fajnie? Spoko. To nie mówię, że nie. Bo to jest spoko i czasem nawet tak robię. Ale żeby to rozwiązało cały problem, więc zobacz. Nagle Krzysiu jest bombardowany problemem, którego nie może sam rozwiązać, bo to jest za duży problem. To już nie jest miejsce parkingowe, to jest ocieplenie planety. Więc to jest dużo większe od Krzysia. Obojętnie ile rzeczy Krzysiu zrobi, to zrobi za mało. Bo oni i tak jutro powiedzą, że dalej planeta się ociepla. Więc jeszcze go bombardują poczuciem winy. Zobacz. Niby małe rzeczy, ale to prowadzi do depresji, do utraty poczucia sprawczości, tak? Niby internet, niby więcej ludzi, niby nieograniczone źródła wiedzy, a tu się okazuje, że czujemy się coraz bardziej beznadziejni. Taki paradoks. Właśnie przez to, że rzucają na nas problemy, które są na nas za duże, na które my jesteśmy za krótcy. My jeszcze swojego życia nie ogarnęliśmy, w długach toniemy, a oni mi każą ochładzać planetę. Jak ja mam ochłodzić ci planetę? Jak ja muszę zadbać o to, żeby regularnie chodzić na siłownię? Panie, jeszcze z siłownią nie ogarnąłem wszystkiego. Planetę mam naprawić albo wojnę, albo światową recesję. Spokojnie.
spokojnie, take it easy. Także tak to działa. Więc rozwiązaniem świetnym jest wywalić się z mediów społecznościowych. Możesz to zrobić testowo na tydzień, wyłączyć, wylogować się, skasować apkę na komórce, w razie czego wejdziesz za tydzień z powrotem. Ja od paru lat już, nie wiem ile jest, może to dosłownie z parę, czyli dwa, nie mam Facebooka prywatnego, nie mam Instagrama, apek nie mam na komórce, Facebooka, Instagrama stosujemy tylko w celach biznesowych, żeby pokazać, co tam u nas i tak dalej, więc sobie go tylko nadzoruję czasem na kompie raz w miesiącu, żeby zobaczyć, czy strategia jest dobrze robiona i tyle. Nie gadam na Messengerze, bo nie mam Messengera. Życie mi się nie skończyło, wręcz przeciwnie. Jestem dużo spokojniejszy, dużo mniej bitek internetowych do mnie dociera. No i już. Co ja będę tracić energię na bicie się w internetach, jak mogę się zająć innymi sprawami? Tak to po prostu działa. Paradoks numer 10 na dziś. Im szczerzej mówisz o swoich wadach, o niedoskonałościach, tym bardziej ludzie uważają cię za doskonałego. To jest ciekawe. Dlaczego? Dlatego, że nieuświadomioną wartością dla całego społeczeństwa jest tak zwany vulnerability, czyli taka, jakby to przetłumaczyć, taka niedoskonałość, taka, że można cię czymś dotknąć, zranić, że jesteś zwykły ziom, po prostu. Im bardziej chcesz być perfekcyjny, tym bardziej oni będą na siłę szukać twojej niedoskonałości. A jeżeli ty mówisz wprost, na przykład wychodzisz na scenę pierwszy raz w życiu i zamiast rżnąć gupa, że zrobię teraz najlepsze wystąpienie, będzie doskonale i tak dalej. I to generuje taki stres, że ręce ci się trzęsą, że się pocisz i że prawdopodobnie to zawalisz. A w zamian zrobisz coś innego. Wyjdziesz na scenę i powiesz, słuchajcie, patrzcie, jak mi się ręce trzęsą. Wybaczcie, ale to jest pierwsze wystąpienie w życiu. Czytałem gdzieś, że wystąpienia publiczne są dla ludzi bardziej przerażające niż śmierć nawet. Więc wybaczcie mi, będę się jąkać, będę się pocić, na koniec tego wystąpienia będę cały mokry. Jakbym się kąpał gdzieś, albo jak mi z mokrego podkoszulka. I oni wtedy myślą, wow, jaki super gość. Przyznał się do swojej niedoskonałości. Swój człowiek, chce mieć z nim dzieci. Tak to działa w społeczeństwie. Im bardziej będziesz rżnąć idealnego, tym gorzej. Tym bardziej wyczują ludzie szwindel. I to jest fajne. Wiesz, jakie to jest fajne? Ja pamiętam, jak najpierw wychowałem się na takim podejściu. Byłem na takich szkoleniach i oni mówili, jak robić markę osobistą. I tam była cała instrukcja, jak robić markę w internecie i tak dalej. I że tu pokaż swoje certyfikaty, tu zrób test na inteligencję i pokaż, jaki jesteś kumaty i tak dalej. Ja tak robiłem na początku. I z czasem zobaczyłem, że to kurczę, to jest jakiś szwindel, to nie działa. Że jak ja zrobiłem sobie nawet kiedyś taki test na inteligencję, wynik wrzuciłem w internety i ludzie, nagle zobaczyłem, że jest więcej hejtu niż wcześniej. Że jakoś nie docenili tego testu. Te certyfikaty tak samo. I dzisiaj mam w domu sobie gdzieś schowany cały taki ten, taką teczuszkę z różnymi dyplomami, z jakichś tam szkoleń psychologicznych i tak dalej. Nie ma tego nigdzie online, bo wiem, że to nie ma sensu. Że to nie poprawia wcale mi marki, ale wręcz ją zmniejsza. Zmniejsza, bo jak ja doładuję tutaj gdzieś 30 dyplomów, to zaraz ludzie powiedzą, a jakiś szpaner, ziomuś taki i tak dalej. I dla mnie to było niesamowite odkrycie i mega komfort stwierdzić nagle, ty, to jak ja jestem zwykły, prosty chłop, to ja już nie muszę tego ukrywać. Ja po prostu mogę mówić, że ja nie jestem gościem tylko, że ja buduję zdania w bardzo prosty sposób, czasem rzucę niewybrednym żartem, lubię suchary. Jakie to jest fajne, że ja nie muszę już tego ukrywać. Mogę tak po prostu, jasne, dla niepoznaki damy garnitur, żeby pasowało do anturażu, tak, do Bentleya i tak dalej, ale ogólnie dalej będę zwykły wsiur. Ha, ale super. I od tego czasu, nie dość, że ja się lepiej bawię, bo nie muszę rżnąć gupa, to ludzie to bardziej doceniają, bo mówią, Maćku, no ty jesteś jednym z nas, no zwykły człowiek. I tyle, z wadami i tak dalej. Super sprawa. Więc to jest ciekawy mechanizm. Więc jeśli do tej pory się bałaś, że zauważą twoje niedoskonałości, wady, to nie tylko się nie musisz bać, ale wręcz zacznij nimi epatować. Patrzcie normalnie, zobacz. Naprawdę, widzisz to? Brzuchol. To jest kapitan brzuchol. To jest moje ubezpieczenie na zimę. Widzisz? I nie boję się o tym mówić głośno. Bo jest to, co mam udawać, że nie.
patrz, jaki byłbym spięty, jak musiałbym nagrać odcinek ponadgodzinny i cały czas dbać o to, żeby tu się kulka nie zrobiła, tak tu trzymać rękę i tak dalej, jakoś tak bym gadał. Byłoby to dziwne, no nie? Dla mnie stresujące, dla ludzi, ludzie by stwierdzili, ten gość jest jakiś creepy, on cały czas tak siedzi. O co mu chodzi? Co ma? Niedowład? Ale nic nie powiedział, że ma. Więc czemu? Także to jest bardzo dobra rzecz. Zatem napisz na kartce 5 wad twoich, którymi się podzielisz ze światem. Po prostu zacznij o tym mówić i to jest spoko. To jest po prostu fajne. Czy 31 łącznie paradoks, licząc poprzedni odcinek, a na dzisiaj 11 to jest paradoks wyboru. To jest niesamowita rzecz, o tym książki nawet powstają. Jest książka, która się nazywa Paradoks wyboru właśnie, profesora Schwarza. Świetna książka. Paradoks wyboru polega na tym, że im więcej mamy do wyboru, tym po pierwsze trudniej wybrać, a po drugie tym mniej nas cieszy dokonany wybór. Czyli szedłeś kiedyś do sklepu i były dwie pary gaci do wyboru. Jedne na ciebie pasowały, a drugich się nie dało zapiąć. Ale miałeś wybór, więc brałeś te jedne. Na dzisiejsze standardy, brzydkie jakieś takie, może nie w twoim guście, może nie twój kolor, ale mimo to wracałeś do domu i mówiłeś, mam gacie. Jest spoko. To jest ten cały schemat tego, tych ludzi, co mówią, że za komuny było lepiej. Mimo, że przecież nie było. Ale w niektórych dziedzinach było łatwiej, bo dostawałeś przydział na kartki, mogłeś wziąć tylko to, co na tych kartkach, no i co? A jak była pomarańcza na święta, to już był luks i nie było, że no pomarańcza, nie, ja miałem smaka na kumkwata. No nie, była pomarańcza i cała rodzina cieszyła mordę. Ja, pomarańcza, a ciocia załatwi kościki, ale będzie impreza. Więc było gorzej, a przez to, mimo to, było lepiej. I to jest paradoks wyboru, który dziś już jest dobrze zbadany, że im więcej masz do wyboru, tym po pierwsze wybór trwa dłużej i to jest oczywiste, tak? Idziesz do sklepu, chcesz kupić buty. Kiedyś dwie pary, trwało to 5 minut. Przymierzałeś, wychodziłeś. Teraz wchodzisz, Matko Boska, 500 par. Godzina, 2 godziny, siedzisz tam i wychodzisz bez żadnych butów. Więc paradoks wyboru nie dość, że mówi, że decyzja trwa dłużej, to czasem prowadzi do paraliżu, czyli nic nie wybieramy. Już wolę nie wybrać nic, bo już każdy wybór będzie zły. Natomiast nawet jak wybierzemy, to drugi element paradoksu wyboru jest taki, że obojętnie co wybierzemy, to cieszy nas mniej. Czyli że mamy większy wybór w tych czasach, większe bogactwo, możemy wybrać rzecz, na przykład gacie, bardziej skrojone pod ciebie, w bardziej pasującym ci kolorze, ale i tak one cię będą cieszyć mniej niż byle jakie gacie 20 lat temu. Dlaczego? Dlatego, że, i tu jest mega ważna rzecz, zrezygnowaliśmy z większej ilości rzeczy. Tak? Wchodziłeś do sklepu, dwie pary gaci. Wybrałeś jedne, czyli zrezygnowałeś z jednej pary gaci. Czyli masz poczucie, dobra, jedne mam, z jednych zrezygnowałem, dobry deal. A teraz wchodzisz, masz 100 par gaci, a wychodzisz tylko z jedną. I masz takie poczucie, ja pierniczę, zostawiłem tam 99 par spodni. Przegrałem. Moja decyzja doprowadziła do utraty 99 potencjalnych par spodni. To się dzieje podświadomie oczywiście, bo świadomie byś nigdy tak nie zrobił. Ale podświadomie to się dzieje. Kupujesz auto i zamiast cieszyć ryja, wow, ale super auto, to myślisz sobie, kurde, no oglądałem jeszcze jedne i też było niezłe. I teraz, czy to był dobry wybór? I tak zwany buyer's remorse, czyli wyrzuty sumienia zakupowicza. Kupił świetną rzecz, powinien się cieszyć, ale ma kaca. Ma kaca prawie zawsze. Zawsze jak ludzie wychodzą ze sklepu albo kupią coś, kac. Czy powinienem, czy to na pewno, czy dobrze, bo myślą zamiast o tym, co mają, to o tym, co musieli oddać, stracić. I to jest ten paradoks wyboru i na tym polega ten absurd, że życie by było łatwiejsze i nieraz nawet szczęśliwsze, gdyby wybór był mniejszy. Ja wiem, że teraz lewacy i socjaliści słuchają tego i komuniści i mówią, mówiliśmy! Przecież my od lat mówimy, że ludziom trzeba zabrać wolność, wtedy stworzymy idealne społeczeństwo. Teraz to będzie super. Szymon Hołownia mówi, po co pytać ludzi, czy się chcą szczepić? Trzeba zrobić prawo, żeby wszyscy musieli. Ha, ha. To jest takie typowe myślenie. A ja na to, spokojnie, take it easy. A może zostawmy tę wolność, ale zastanówmy się, jak ją sobie samemu ograniczyć do zdrowych ram. Na przykład, mnie zawsze zabijał Booking. Przed każdymi czasami i tak dalej, jak się wchodziło na Booking, ja pierniczę. 383 hotele.
Jak ja to mam wybrać? Skąd ja mam wiedzieć, który jest dobry? Dobra, jak są złe opinie, totalnie brud, syf, to można odrzucić. No ale to zostaje 215. I co teraz? 2 godziny na bookingu, mózg wyparowany, miałem mądrzejsze rzeczy robić, a ja nie umiem noclegu wybrać. Duży przedsiębiorca, tu ogarnia ludzi, zatrudnia firmy, zaginął na bookingu. Ale tak jest. Jakie jest rozwiązanie wtedy, skoro jest tak duży wybór i ty tego nie zmienisz, no nie zmniejszysz ilości hoteli na bookingu albo gaci w sklepie. Wymyślić sobie standardy. Ja sobie wymyśliłem standard na booking, czyli czego na pewno nie biorę. Na przykład, jeżeli wiem, że będzie trasa i dojadę tam wieczorem, to nie biorę apartamentów, a szukam tylko hoteli. Dlaczego? Bo apartament trzeba załatwić. Trzeba zdobyć kluczyki, gość zaśnie, nie odbierze telefonu i tak dalej. Potem się okaże, że te kluczyki są w innej dzielnicy do odbioru i tak dalej. A hotel to hotel, tak? Jest recepcja, wpadasz o północy, sru. I już. Więc już nagle z 200 zostaje mi 100. Tylko hotele. Tylko cena 8 wzwyż. Już. Tylko, jak jadę autem, to tylko 2 km wzwyż od centrum. Bo jeżeli jadę autem, to jak wezmę w centrum na przykład Paryża nocleg, to przecież to nie ma nadziei. Jak ja tam pojadę autem? Się zestresuję, spocę, gdzie zaparkuję, potem nie zaparkuję. Będę jeszcze w środku nocy przez centrum Paryża, bym na przykład miał iść. To biały człowiek. Nie, to nie dojdę żywy. Także nie, dzięki. Więc wiem, żeby wziąć dalej. Nagle już mi zostaje 30 tych hoteli. I już jest łatwiej. 100 razy łatwiej. Potem wiem, że nienawidzę parterów. Partery generują u mnie lęk. Zwłaszcza w takich krajach trzeciego świata, jak Francja, Niemcy. Ale nie, partery różne myśli generują. Także nie chcę mieć parteru. No i już zostaje mi 8. Potem jest jeszcze kwestia ceny, tak? Bo z tych 8, no to jeden jest horrendalnie drogi, bo tu jakieś kontynentale, Hiltony, nie wiadomo co. Drugi jest nowy, więc nie ma jeszcze opinii, to tego wolę unikać. No i tyle, nagle mi zostaje 6, to już jest proste w miarę, bo tu już mogę się kierować po prostu designem, tak? Jak tu mi się podoba, ładnie jest, tam nie. Proste, robi się prościej, więc standardy, spisanie sobie standardów jest rozwiązaniem na paradoks wyboru. Dlatego też po pierwsze, porównuj dwie opcje zamiast wszystkie. Jak chcesz kupić auto i porównujesz 6 egzemplarzy, to do niczego dobrego nie prowadzi. Albo jak masz decyzję biznesową do podjęcia i masz 6 pomysłów. Nie da się, nasz mózg tego nie ogarnia. 6 na raz. Nie, trzeba zrobić tak jakby ligę, że każdy gra z każdym. Rozumiesz to? Bierzesz 2 losowe i zaczynasz porównywać, czy ten pomysł jest lepszy od tego. Który z tych dwóch? Jakby musiał z tych dwóch wybrać jeden, to który? Wybrałbym ten. Dobra, czyli tamten odpada, spada na listę rezerwową. Został mi ten. To teraz biorę ten i biorę na przykład 3 z listy. Porównuję znowu te 2 i robisz taką właśnie ligę. Zawsze porównując tylko 2 elementy. Tak samo gacie w sklepie, tak samo pomysły biznesowe, tak samo samochody. Jak chcesz kupić i podoba ci się 6, porównuj tylko 2 z nich. Ten czy ten? Dobra, ten odpada. Dobra, to teraz ten, co mi został, porównuję z kolejnym z listy. I to jest świetna i mega prosta metoda, żeby w ogóle szybciej podejmować decyzje, lepiej sobie radzić i mieć mniejsze wyrzuty sumienia po ich podjęciu, bo tak naprawdę zrobiłeś ligę i doszedłeś do tego, co naprawdę jest najlepsze w tym momencie. Także to jest jedna metoda, bardzo dobra. I druga, zapytaj siebie, czy to, co wybierasz, jest złe. Bo my się koncentrujemy na tym, czego nie wybraliśmy, co odpuściliśmy. Ale dobra, kupiłeś ten samochód, kupiłeś te gacie, tak? Podjąłeś tą decyzję finansową w firmie, zainwestowałeś coś. Na przykład wszedłeś w złoto zamiast w bitcoina i wtedy masz kaca takiego, kurde, a co jak bitcoin wystrzeli, może wystrzeli 10 razy bardziej. To nie pytaj siebie, co jak bitcoin wystrzeli, tylko dobra, masz to złoto. Czy to jest złe? Czy to jest spoko, że masz złoto? Czy 10, 20 lat temu wyobrażałbyś sobie siebie mającego na przykład tyle złota jako bezpiecznik? No nie, czyli tak jest dobra sytuacja. Jest spoko. Po co myśleć o tym, czego nie mamy, jak zawsze nie mamy w większości świata? Czy to, co masz, jest dobre? Czy ta decyzja, którą podjąłeś, doprowadziła cię do fajnego efektu? Nie mówię, czy najlepszego, bo tego i tak nie wiesz, bo alternatywne scenariusze są tylko teoretyczne, więc nie sprawdzisz. Chodzi o to, czy to, co wybrałeś, jest spoko. Jak spoko, to teraz zostaje się tym po prostu cieszyć. I już. To jest nasze rozwiązanie na paradoks wyboru. I jeszcze jedna rzecz dla przedsiębiorców. Zastanów się, czy twoje oferty są proste. Tak? Czyli
czy jak ja chcę coś od Ciebie kupić, wchodzę na Twoją stronę, albo nie wiem, byłbym klientem jakimś mailowym, telefonicznym, to czy to, co Ty mi oferujesz, jest tak proste, że taki prosty chłop jak ja skuma i stwierdzi, podejmę szybką decyzję. Na przykład, jak wejdziesz na Instytut Lingwistyki, to masz trzy opcje. Albo chcesz jeden język, albo dwa, albo wszystkie, które mamy i będą w przyszłości. Więc to jest prosta rzecz. Ktoś myśli, albo ja się uczę angielskiego już, albo ktoś myśli, dobra, ja się uczę angielskiego, ale moja żona niemieckiego, biorę dwa języki. Albo ktoś myśli, dobra, my w rodzinie, każdy się czegoś uczy i macie już tyle języków, pewnie dodacie więcej, biorę wszystko jak leci. Trzy proste pakiety, każdy od razu wie, który potrzebuje. Albo potrzebuje minutę na rozkminianie. Natomiast widziałem swoją konkurencję, która ma tak mega skomplikowane rzeczy, czyli jest pakiet light, czyli jest sam angielski, ale z jakimiś materiałami w pakiecie plus. Już te materiały, to jest ich więcej, albo wyższej jakości, ale potem jest jeszcze plus plus, że dochodzi kolejny język, a potem jest jeszcze plus plus plus. Jak jest opcji więcej niż 3, no max 4 powiedzmy, to ludzie już przestaną wybierać. Rozumiesz to? Zastanów się, co ty oferujesz. Daj proste opcje. Jak są proste opcje, ludzie kupią u ciebie. Jak masz za dużo do wyboru, nie jest ten wybór uproszczony, to ludzie nie wybiorą. Nienawidzę sklepów meblowych. Nienawidzę ich, ponieważ jest tam 14 różnych kuchni, a w dodatku przy każdej z nich jest jakiś pieprzony próbnik. I przy tym próbniku jest 8 rodzajów drewna, 43 rodzaje materiału jakiegoś tam, kolorów. Nie. Nienawidzę tego, nie chodzę tam, unikam tego. Pokażcie mi gotowy mebel, a powiem Wam, czy chcę taki, czy nie chcę. I tyle. I taki mamy układ z żoną zresztą. Ona niech sobie tam chodzi, ona to lubi z jakiegoś niewytłumaczalnego powodu. I mówię, na koniec ja chcę zobaczyć dwie kanapy, góra trzy. I ja wtedy powiem, która. Jak będzie 15, to ja nie powiem nic. Po prostu zamknę się w sobie i się już nie odezwę. I tak to po prostu działa. Także to jest rozwiązanie, tak jak mówię, jeżeli jesteś przedsiębiorcą, sprawdź, czy masz odpowiednio proste oferty, bo inaczej ludzie utkną na Twoich stronach i nie kupią niczego. Jedziemy dalej z paradoksami. Pamiętajcie jednakowo, że trwa premiera książki Copywriting sprzedażowy. Jeśli piszesz perswazyjne teksty albo komunikujesz się z ludźmi, chcesz to robić lepiej, to warto wiedzieć, jakich słów używać, jakich nie używać. Na przykład słówko pieniążki. To jest straszne słowo, które bardzo odejmuje Ci punkty. Także warto wiedzieć, zapraszam na ekspertia.com.pl po nasze książki, jak również książki dla dzieci. Przypominam, że mamy całą serię Misia Ekspertusia, także dzieje się. Dobra, jadę dalej. Kolejny paradoks życia. Im bardziej chcesz być dobry, im bardziej zabiegasz o to, żeby być dobrym człowiekiem walczącym o ważną sprawę, tym większa szansa, że po drodze zaczniesz krzywdzić innych. Tak to działa. Świat potrzebuje ludzi tak naprawdę, którzy są ogólnie spoko. Jakbym miał wyjaśnić idealny świat, to jest świat ludzi ogólnie spoko. Natomiast świat, w którym ludzie chcą być bardzo dobrzy, doskonali, zaczyna być niebezpieczny, ponieważ w świecie jednak jest równowaga. Jak ten symbol trochę, to kółko, tak, z czarnym i białym, z czarną i białą kropką, symbol yin i yang, że zawsze jest trochę dobra, trochę zła, jest to w równowadze. Oczywiście my wolimy być po stronie tego dobra, jasna sprawa, natomiast jak przesadzamy, to wtedy nasz cień nas prowadzi na złą drogę. I tutaj, co mam na myśli? No mam na myśli przesadne lewactwo. Tak mógłbym to nazwać. Czyli chęć stworzenia idealnego społeczeństwa, w którym nie ma nierówności finansowych, w którym wszyscy się kochają, w którym wszyscy mają idealne życie i tak dalej. Chęć jest niesamowita, wspaniała, godna wręcz pozazdroszczenia. Ambicja, żeby to w ogóle chcieć zrobić, brawo. Natomiast prędzej czy później zaczynają się schody, ponieważ nie da się tego zrobić inaczej niż siłą. No, nie ma takiej opcji. Jeżeli chcesz, żeby wszyscy mieli porówno pieniędzy, to znaczy, że trzeba będzie zabrać tym, którzy mają nierówno. Tym, którzy mają więcej, tak? Prosto. Jeżeli ktoś jest faworyzowany, ktoś dyskryminowany, trzeba będzie zabrać temu, który jest faworyzowany. Może to nie jest takie złe, ale to jeszcze zależy od kontekstu. Natomiast dziwna rzecz z tymi ideami i ideologiami jest taka, że one prędzej czy później zawsze przeginają pałę. Zawsze. Nie wiem, czemu tak jest, ale tak jest. Zobacz.
Najpierw jest walka o prawa osób homoseksualnych. I bardzo dobrze, bo wyobraź sobie, 30 lat temu urodzić się w Polsce gejem. Fatalne. Fatalne po prostu. W takim społeczeństwie, które jedyną odpowiedzią na to miało śmiać się. Makabra. Dzisiaj wydaje mi się, że jest duży postęp w tym, że to, co kto z kim gdzie robi, dobrowolnie. Ja jestem wolnościowcem, więc dla mnie to jest niepojęte, że wolnościowcom często przeszkadzają geje. To jest absurd. No jak? Właśnie na tym polega bycie wolnościowcem. Tak? Jeżeli Franek chce ze Staszkiem, to mają wolność, a ja to mam totalnie gdzieś. Niech se robią. Panie, co mnie to obchodzi? Mam swoje łóżko, tam mam se robić swoje rzeczy. I tyle. Moje życie. Ja bym tak właśnie chciał, żeby wszyscy się od wszystkich odwalili. Ale tak nie będzie. I tutaj jest problem z tymi ideologiami. Że one prędzej czy później generują problemy. Czyli gdyby tak wszyscy się od wszystkich odwalili, to pewnie nikt by nie był doskonały, ale społeczeństwo by było całkiem znośne, przyjemne. Natomiast tu każdy o coś walczy. Każdy walczy siłą, żeby innym było lepiej. Na przykład politycy walczą siłą, żeby ekonomia szła do przodu. Tak by sama z siebie nie mogła sobie dać rady. Więc trzeba o nią walczyć, tak? Czyli w słusznej sprawie robią rzeczy, które nam wszystkim generują problemy. W Afryce jest najwięcej na świecie niezagospodarowanych pól uprawnych, która wyżywiłaby ich wszystkich. Czemu ich nie gospodarują? Ponieważ mają polityków. Polityków, którzy robią deale. Deale na przykład z Europą na pomoc humanitarną. I my im wysyłamy pomoc humanitarną, wartą miliardy dolarów. Przechodzi jedzenie, oni w ten sposób szantażują swoją ludność, że widzicie, to my wynegocjowaliśmy, wy nas musicie teraz wybierać, a w ogóle jak ktoś będzie niegrzeczny, ktoś będzie opozycjonistą, to mu przestajemy dawać to jedzenie i tak dalej. Głód w Afryce nie wynika z tego, że zostawiłeś dwie kluski w niedzielę na stole. Nie, nie. To wynika z polityki. Tylko z polityki. Dzisiaj technologia upraw i tak dalej jest taka, że głód nie musi istnieć wcale. I zawsze istnieje już wyłącznie z przyczyn politycznych, czyli z przyczyn, że ktoś pod różnymi pretekstami robi coś dobrego. Znowu, to, żeby gejom się żyło normalnie, fajna rzecz. Bardzo dobrze. Po co? Dlaczego ktoś miałby ich bić? To jest absurd. Natomiast zaczyna się robić creepy. Creepy się robi w momencie, kiedy my, jako wydawnictwo Ekspertia, piszemy w Kalifornii do sklepów sprzedających produkty ekologiczne. A mamy nasz portfel zrobiony z liści ananasa, turbo ekologiczne. Nawet nie z samego ananasa, tylko z liści, które zostały po zerwaniu ananasa. Rozumiesz, już bardziej ekologicznie się nie da, a jednocześnie jakościowo on jest mocniejszy niż zwykła skóra. Super produkt. Niszowy, ja wiem, ale stwierdziliśmy, robimy dystrybucję, napisaliśmy do różnych sklepów w Europie i w Stanach. I normalnie tak w Europie przychodzą takie pytania, na przykład w Czechach. Ile za to chcecie, ile sztuk, czy możemy sami to obrędować własnym logo i tak dalej. Normalne biznesowe pytania. A w Stanach, a zwłaszcza w Kalifornii, co najmniej 50% pytań, co najmniej 50% odpowiedzi to jest poza tymi bazowymi, tak, ile to kosztuje, ile produkcja, ile minimalne zamówienie, to padają dwa pytania, które mi zryły banie. I nie uwierzyłbym, gdybym to przeczytał na Facebooku. Ale mi się przydarzyło. Pytanie, wyobraź sobie, wczuj się w kontekst. Jesteś przedsiębiorcą, masz portfel z liści ananasa, szukasz sklepów internetowych, które będą go u siebie sprzedawały. A oni ci odpisują. Jakie jest zamówienie minimalne? Ile to kosztuje? Czy możemy tam wstawić swoje logo? Oraz czy właściciel firmy jest osobą czarnoskórą lub latynosem? Oraz czy właściciel firmy jest homoseksualny? I my czytamy te maile. Jak to się raz zdarzyło, to nam kopara opadła. Jak to się okazało, że w co drugim mailu to przychodzi od Stanów, to mówimy, ja pierniczę, co się stało z tym krajem? Jak ja bym w Polsce tak zapytał, bo ja domniemam, że oni pytają dlatego, że za bycie gejem i murzynem, za przeproszeniem, bo tak się to chyba mówi nieładnie, to są plusy. No bo chyba nie chodzi o minusy, bo w Stanach by nie przeszło dawanie minusów za to, nie? Więc chodzi o plusy. Czyli zobacz, słuszna idea, tak? Żeby ludziom się żyło normalnie, żeby nie było rasizmu, niewolnictwa, dyskryminacji. Bardzo dobrze. Ktoś znowu zaczął o to walczyć, bojować, zamiast prowadzić prostą życiową zasadę, odwalmy się od innych, wtedy jesteśmy oświeceni. Jak się odwalę od innych i dam im żyć, to robię najlepsze, co dla nich mogę w życiu robić. Nie! Trzeba ułożyć idealną inżynierią społeczną, doskonałe społeczeństwo, czarne lustro.
Trzeba zmusić ludzi, żeby szanowali gejów i ciemnoskórych. Zmusić. I to zmuszanie prowadzi do konfliktów, tak? Zaczynają ludzie jeszcze bardziej wkurzać, tak? No bo pomyśl sobie, ja człowiek, który normalnie toleruje osoby homoseksualne, innoskóre i tak dalej, w ogóle. I to tak totalnie z serca wewnętrznie jest to dla mnie zupełnie normalna sprawa. I dostaję takiego maila i sobie myślę, oż wy kurcze, latynosi, oż wy geje, co tu się dzieje? Zobacz, taka pierwsza podświadoma myśl, że ja tu się czuję dyskryminowany teraz. Przez kogo? No przez nich. Czemu oni mi zadają takie pytania? Co ich to obchodzi? Czy ja mam teraz oszukiwać ich, czy udawać, nie wiem, wiecie, tu wziąć zdjęcie ze wspólnikiem i to jest mój chłopak Kacper, żeby ubić deala? Nie wiem, nie podoba mi się to. Rodzi to konflikty. Prędzej czy później będzie to rodziło coraz większe konflikty. No, musi tak być i będzie powodowało zło. Zobacz, ci wszyscy idealnie dobrzy ludzie w historii mają, prędzej czy później wychodzi, że mieli wiele za uszami. Tak, Mahatma Gandhi, tak się okazuje, że spał nago ze swoimi podopiecznymi nieletnimi. Czemu? Nie wiadomo. On tłumaczył, że to jest kontakt bliżej natury i tak dalej. Może. Ale warto to badać. Matka Teresa, do niedawna nieskazitelna, teraz nagle się okazało, że w sumie to latała prywatnym odrzutowcem. Jak gdzieś było trzęsienie ziemi i byli tam innowiercy, czyli niechrześcijanie, to ona się fatygowała 100 km, żeby tam pojechać i wygłosić im mowę. Widzicie? Nie wyznawaliście Jezusa, Bóg was pokarał. Cierpcie teraz, ja wam nie pomogę. Takie coś. Takie były przemówienia. Więc widzisz? I to jest co? Każdy taki mit pryska prędzej czy później. Jak gdzieś jest za dużo dobra, to jest, wiesz, takie cukierkowe, że to nie jest naturalne, to nie jest prawdziwe. My, prawdziwie dobrzy ludzie, jesteśmy tacy zwykli, tacy niedoskonali. Po prostu ja się chcę od ludzi odwalić, nie chcę żyć swoim życiem, ja chcę żyć swoim i tak dalej. Czasem się wkurzę jak każdy, czasem komuś nawet dostram niesympatycznie, potem przeproszę zazwyczaj i tyle. I gdyby wszyscy tak robili, to by było łatwiej. Ale jak zaczynamy się mieszać w życie innych ludzi, ustawiać im, jak powinni żyć i co powinni myśleć, zaczynają się problemy. I dlatego rozwiązaniem tego jest zadanie sobie pytania, o co walczysz? Napisz sobie na kartce, o co walczysz tak zajadle. Zajadle. Czy masz taką ideologię, że wszyscy powinni to wyznawać? O co walczysz? I następnie zdefiniuj kilka zachowań, wypisz sobie, czy przegiełeś pałę. Ja nie chcę cię nakłonić do tego, żebyś porzucił słuszną sprawę. Dam ci nawet przykład. Sam sobie zrobiłem to ćwiczenie jakiś czas temu, parę lat temu, w przypadku mojego weganizmu, ponieważ jestem weganinem z przyczyn niezdrowotnych, tylko ideologicznych. Uważam, że cierpienie zwierząt w postaci tego nie, że się je zabija tak jak kiedyś, tylko że się je torturuje wcześniej przez 5 lat, trzymając je w obozie koncentracyjnym. Uważam, że to jest zbędne, że tak nie musi być, że tak nie powinno być, zwłaszcza, że technologię mamy już taką, że dałoby się bez tego. Dałoby się bezpieczniej, dałoby się, jak już ktoś musi jeść mięso, no to dałoby się hodować te zwierzęta normalnie, a potem im strzelić elektrykiem w głowę i przynajmniej spoko. Natomiast nie. Żeby pić mleko, wiecie co trzeba robić? 5 lat trzymać krowę w ciemności, torturować dosłownie, ona się nie może ruszyć przez 5 lat, żyje 5 lat, normalnie krowa żyje 20, ale tam żyje 5, bo takie są warunki, że nie jest w stanie więcej wytrzymać. Żeby ona miała mleko, trzeba ją zapłodnić, więc ktoś przychodzi, weterynarz, i tam wstrzeliwuje pozostałości byka, że tak powiem. Potem się rodzi cielaczek, krowy się okazuje są empatyczne, mają instynkt macierzyński, zabiera się tego cielaczka i się wrzuca do rzeźni, a krowa płacze rzewnymi łzami, a trzeba zabrać cielaczka, ponieważ on by spijał mleko, a to mleko to są pieniądze. I tyle. Więc uważam, że jest to słuszna sprawa, że to nie jest takie, że byłem w Kalifornii, mnie przekonali do sojowego latte i teraz będę fancy. Nie, to jest zwykła słuszna sprawa, że się tak samo jak się ludzi nie torturuje, tak samo po co torturować zwierzęta, jeśli jest alternatywa. Rozumiesz, gdybym przez tydzień albo dwa był głodzony, już bym tak ledwo ruszał ręką, moje dzieci już by nie miały co jeść, już by takie były chudziutkie i tak dalej, i na horyzoncie byłby tylko stek. Trudno, trzeba by było. Natomiast my jesteśmy bogatym społeczeństwem, które może pozwolić sobie na luksus picia sojowego latte, chociaż soja, nie wiem, czy to jest zdrowa rzecz, ale owsiane latte, albo w ogóle nie picie latte, na luksus ekologicznego choćby mięsa, jak już ktoś musi mięso, to może ekologiczne, gdzie była hodowa, przynajmniej jakaś tam w miarę etyczna, w porządku. I tyle, więc uważam, że jest to słuszna sprawa. Natomiast
nigdy nie chciałbym przeginać, jak ci wszyscy przeginający. Ekolodzy, walczący o prawa kobiet, osób homoseksualnych, czy czyjekolwiek tak naprawdę. Wiem, że jest bardzo cienka linia, gdzie promowanie słusznej sprawy zmienia się w walkę o słuszną sprawę. A to już jest problem. I tu wspomniana matka Teresa akurat wykazała się całkiem dobrą trzeźwością niegdyś, kiedy ją zaproszono na demonstrację antywojenną i ona powiedziała: nie przyjadę, ponieważ nie jeżdżę po demonstracjach antywojennych. Zaproście mnie, jak będziecie robili demonstrację propokojową. Ja nie jestem anty czemuś, jestem propokojowy. I tak sobie myślę, że to by było spoko. I wtedy byłoby bez przeginki. Więc napisz sobie na kartce, jaka idea, koncepcja jest dla ciebie taka głęboka, ważna społecznie. Bo każdy z nas coś takiego ma. A następnie napisz, wypisz, jeżeli zdarzało ci się przegiąć pałę. Wypisz to zachowanie po to, żeby być tego świadomym. Jeżeli kogoś za bardzo naciskałeś, jeżeli na imprezie rodzinnej komuś wmawiałeś swoją ideologię, to przesada. To przesada, to nie jest zdrowe, to nikomu nie pomoże. Nikogo to przecież nie przekona, bo im bardziej ty naciskasz, tym bardziej oni uciekają. Więc to nie działa. Z własnej woli ludzie muszą się zmieniać i tyle. To jest trudniejsze, owszem, ale lepsze dla wszystkich z nas. I wtedy się będzie milej po prostu żyło. Wypisz i zobaczymy, jak to działa. Kolejny paradoks. Nihilizm może dać wszystko. Nihilizm to jest filozofia, która mówi, że być może jest tak, że nic nie ma sensu. Że my tu w ogóle jesteśmy z przypadku, urodził się taki człowiek drogą jakiejś tam ewolucji, zupełnie przypadkowej, tak akurat się zdarzyły warunki na Ziemi, że jesteśmy tu. Ta ideologia od razu budzi sprzeciw ludzi, którzy uważają, że człowiek jest w centrum uwagi. Czyli na przykład osób wierzących, którzy uważają, nie, my jesteśmy dziećmi Boga i to właśnie my, nikt inny, żadna krowa, żadna świnia, a już broń Boże, jakieś istoty z innych planet, jeżeli jakieś inne planety zamieszkałe są. To my. I oczywiście może tak jest. Tego i tak się dowiemy dopiero, jak w końcu kopniemy w kalendarz ostatecznie. Natomiast zauważyłem, że z jednej strony to daje niektórym duże poczucie sensu, a z drugiej strony zauważyłem, że czasem właśnie taki nihilizm też może dać niesamowite poczucie sensu. Wielu ludzi potrzebuje nie wie, po co to wszystko jest. I szuka, i szuka, i szuka. I testuje różne filozofie, dołącza się do różnych sekt i tak dalej. A co gdyby było po nic? Po prostu. Akurat jesteśmy trochę mądrzejszą małpą, pierwszym gatunkiem zwierzęcia na tej planecie, który jest świadomy swojej śmierci, więc pierwszym gatunkiem, który się jej boi, czyli pierwszym gatunkiem, który tworzy sobie dodatkowe teorie, żeby się pocieszyć, tak? Że coś będzie po niej, że bo no i tak dalej. Czy to prawda? Oczywiście, ja personalnie wierzę w coś innego. Wierzę, że jednak po śmierci coś jest. Ale jednak ten taki pogodny nihilizm tak zwany wcale mi się nie wydaje taki głupi, że tak stwierdzić, ty, a w sumie jak my tu tak faktycznie, jesteśmy na chwilę, przyszliśmy przypadkiem i drogą ewolucji, będziemy ewoluować w coś innego, zaraz rozpadniemy się z powrotem w te atomy, w jakim sensie dalej będziemy żywi, bo atomy są przecież cząstką niezniszczalną, tylko że potem będziemy częścią innych organizmów, potem innych i tak dalej. Ale no, nasze ja, to nie jest problem, że ono się rozpadnie na przykład w momencie śmierci, ponieważ nie będzie komu się tym martwić. I to jest też, to daje dużą wolność, jak się tak zastanowisz, że to wcale nie jest takie głupie. Że w sumie spoko. Jeżeli to wszystko nie ma sensu, to wcale nie oznacza, że ja mam teraz hulaj dusza, piekła nie ma, idę zabijać i tak dalej. Nie, wcale do tego to nie prowadzi, tylko że kurczę, nie boję się walczyć o swoje marzenia, bo naprawdę, no co? Wszystko zależy ode mnie. Sam decyduję, czy jutro będę bogaty, czy biedny, czy sobie lepiej poradzę, czy gorzej i tak dalej. Żyję więc. Skoro mam krótką chwilę, potem mnie nie będzie, chcę to dobrze wykorzystać, przeżyć fajne rzeczy, robić fajne rzeczy z fajnymi ludźmi i już. Pogodny nihilizm. Brzmi to dziwnie, ale tak jest. I to jest ciekawy paradoks. Warto sobie czasem to przetestować, zwłaszcza w takich chwilach smutniejszych. Tak na przykład siada ktoś, na przykład dowaliła ludziom pandemia, tak, siedzenie w domu i tak dalej, więc dużo depresji było. Tak sobie człowiek siada i się zastanawia, a co jeśli to wszystko nie ma sensu? I wtedy sobie powiedz, no nie ma. No nie ma, tak, no to akurat ewolucja, przyszliśmy se tu, se jesteśmy i se nas nie będzie. Nie ma i nie musi mieć. Po prostu wymyślę se fajną robotę, żeby chodzić, robić coś przyjemnego, dobrze się bawić, stworzę se fajną rodzinę, żeby se miło spędzać czas i tyle. Wszystko nie ma sensu, więc se będę żyć po swojemu.
Widzisz, to jest ten absurd, że jest taka granica czasem, że nasze szukanie sensu wzmacnia poczucie pustki, bo nie umiemy go znaleźć. Nie umiemy znaleźć, jeszcze bardziej nas dołuje to, że go nie ma, nie widać na horyzoncie. Jak przestaniemy szukać, może się okazać, że to jednak jest dużo prostsze, że wcale nie musi tego sensu być, żeby życie było super. A jak on się znajdzie z czasem sam, bardzo dobrze, niech się znajduje i spoko. Właśnie o to chodzi, że ta jedna idea nie wyklucza drugiej. Wtedy, kiedy będziemy czuć ten sens, będzie świetnie. Ale wtedy, kiedy akurat chwilowo go nie czujemy, też możemy to zaakceptować, że to jest spoko. Może nic nie ma sensu i też jest ok. Tyle. Także spisz swoje przemyślenia. To jest ciężkie ćwiczenie filozoficzne. Wiem, że program się nazywa Biznes 2.0, no ale odpłynęliśmy, bo gadamy o paradoksach. Spisz parę linijek swoich przemyśleń. Co jeżeli jesteśmy nieistotni? Jeżeli Bóg ma nas gdzieś, tak tylko element myślowy. Ja wiem, dla niektórych to jest nie do zaakceptowania, ale jako eksperyment myślowy. Co jeśli my Boga nie obchodzimy? Ja akurat dopiero nabrałem takiej pokory po zrozumieniu, jak ludzie traktują zwierzęta. Że to trochę jest ukryte w tym przekonaniu fałszywym, że my jesteśmy jakimś wybitnym gatunkiem. A ja uważam, że nie ma żadnego powodu, żeby Bóg kochał mnie bardziej niż krowę. Mało tego, jest nawet więcej powodów, żeby Bóg kochał bardziej krowę niż mnie, bo ja więcej nabroiłem w życiu niż przeciętna krowa. Więcej świństw. Krowa, czy nawet tygrys, który przecież zabija zwierzęta, ale on to robi tylko wtedy, kiedy musi. A ja to robiłem, kiedy nie musiałem. No i widzisz, żeby się nażreć, żeby zjeść więcej i tak dalej, i tak dalej. Także wydaje mi się, że ta pokora się po prostu przyda. Napisz sobie na kartce, a co jeśli my nie jesteśmy w niczym wyjątkowi, jesteśmy nieistotni, jesteśmy etapem na drodze ewolucji i to tłumaczy, dlaczego tyle w nas jest nieporządku, takiego syfu. No bo to jest etap ewolucji, rozumiesz? No, jesteśmy tu na drodze do czegoś lepszego i jesteśmy takim, wiesz, testem. No. Geny się sprawdzają, co działa, co nie działa i tak dalej. I w przyszłości będziemy lepsi, choć może nie my, tylko już kolejni. No i tyle. Czy to problem? Wypisz sobie, to daje ciekawy punkt widzenia. Bardzo nietypowy, ale bardzo pomocny. Kolejny, 14 na dzisiaj paradoks jest taki, że im mniej boisz się śmierci, tym mniej boisz się życia. Czyli tak naprawdę częste myślenie o śmierci, codzienne myślenie o śmierci, które dotyczy według statystyk 4% ludzi na świecie, czyli niewielu, powoduje, że tym ludziom lepiej się żyje. No brzmi to paradoksalnie, bo jak to może być tak, że ktoś ciągle myśli o tym, że będzie trupem i to mu jakoś specjalnie pomaga, ale dokładnie tak jest. Właśnie negowanie tego faktu utrudnia nam życie, utrudnia nam podejmowanie dobrych decyzji, utrudnia nam pokonywanie strachu na przykład, utrudnia nam wybory moralne. Natomiast jak rozumiemy, że jesteśmy tu faktycznie na chwilę, niezależnie od tego, co będzie później, no to jednak tak czy siak, tutaj będzie to maks jeszcze kilkadziesiąt lat, no to też te problemy nie wydają się, przynajmniej wszystkie, takie poważne i tak dalej. Więc myślenie o śmierci to jest bardzo dobra rzecz. Jest coś takiego jak medytacja śmierci. Może za pierwszym razem ona rodzi pewien dyskomfort, ale gwarantuję, że za kolejnym, każdym kolejnym prowadzi cię ona do szczęścia w jakiś swój paradoksalny sposób. Medytacja śmierci polega na niczym innym, jak po prostu na tym, że sobie siadasz wygodnie, zamykasz oczy i wyobrażasz sobie swoją śmierć. Możesz sobie wyobrazić, no może sam moment umierania, może dochodzenie do umierania, to nie tam 3 lata ciężkiej choroby, plucia krwią na ścianę. To może nie, to nie, nie, nie. Natomiast ten już moment, jak jesteś sobie na tym łożu śmierci, tam leżysz, ktoś cię może nawet żegna, albo nie, no różnie to tam może być, no i tam wyzioniesz ducha. No i tyle, i możesz sobie wyobrazić, jak to ciało twoje, którym ty już nie jesteś, bo przecież każdy z was, kto był na pogrzebie w kaplicy, czyli widział martwe ciało, wie, że w tym ciele nie ma już tego kogoś, kogo ty znałeś i kochałeś. Więc pytanie, gdzie on jest? Nie wiem, ale jestem przekonany, że gdzieś on jest. I na pewno, że on nie jest tam. W każdym razie. Już mniejsza o to, więc na tym polega ta medytacja, tak? Wyobrażasz sobie, jak opuściłeś to ciało, ono tam jest, oni je tam albo palą, albo gdzieś wrzucają i sobie tam robaczki je zjadają i tak dalej. Tak jak mówię, za pierwszym razem to się może wydawać dosyć makabryczne, ale jak zrozumiesz, po co się to robi, to zaczniesz to wręcz doceniać, że tak, ta nietrwałość życia to jest fakt.
a trwałość to, że my próbujemy siebie przedłużyć, tak? Robiąc jakieś tak zwane legacy, czyli jakiś taki, żeby coś po nas pozostało. No, to wszystko to są iluzje, nie? Albo że próbujemy się odmładzać w nieskończoność, żeby nie dać w sumie przede wszystkim sobie prawa na starzenie się. Także, a to frustruje jeszcze bardziej, bo im bardziej od czegoś uciekasz, tym bardziej to cię goni i tak dalej. Więc medytacja śmierci, tak samo. Im bardziej negujesz śmierć, tym bardziej jesteś przerażony, że umrzesz. Im bardziej jesteś przerażony, że umrzesz, tym bardziej boisz się żyć. No bo potem się już ludzie boją wszystkiego. Także nie polecam bania się wszystkiego. Także medytacja śmierci to twoje ćwiczonko, które możesz sobie zrobić. Dobra. 15 paradoks dzisiaj, a 35 w sumie, licząc poprzedni odcinek, powiem po angielsku: the best things are not things, czyli najlepsze rzeczy w życiu to nie są rzeczy. No, po angielsku to brzmi tak trochę bardziej pro. No, w każdym razie, to jest też ten paradoks, że my przecież, jak zarabiamy pieniądze, robimy biznes i tak dalej, to jest oczywiste, że chcemy wydać część tych pieniędzy na jakieś fajne rzeczy. I absolutnie nie ma co kogo winić. To jest normalna rzecz i to jest fajne, że chcesz mieć fajne auto, że chcesz sobie kupić fajne wczasy i tak dalej. Natomiast, gdybym tak cię zapytał uczciwie, żebyś sobie teraz zupełnie na szybko, bez namysłu, pomyślał o jakimś świetnym momencie twojego życia, to co to było? Takie naprawdę było szczęście, było fajnie i tak dalej. I teraz są dwie możliwości. W zasadzie są trzy, ale trzecia jest mało prawdopodobna. Ta trzecia to jest, że to się ściśle wiąże z pieniędzmi, z rzeczami, z bogactwem. Małe szanse. Większość ludzi podaje tu coś, co w ogóle się nie wiąże z pieniędzmi, ponad jakiś tam bazowy standard. Także na przykład ktoś mówi: no, przypomina mi się, jak siedziałem sobie z dziewczyną, chłopakiem na ławce w parku i było super. Albo jakaś impreza. Albo jak w czasach w Wiśle się wszyscy nawalili i było śmiesznie. Jakieś takie, albo jak moje dziecko zaczęło chodzić. Czy takie rzeczy, gdzie, no owszem, jakieś minimum finansowe jest niezbędne, tak? Bo jakbyś był tak biedny, że zamknęliby cię w więzieniu, za niepłacenie rachunków wylaliby cię na ulicę, to byś nie zobaczył, jak twoje dziecko zaczyna chodzić. To fakt. Ale jednak bazując na pewnym tam minimum, które wszyscy mamy, to się okazuje, że większość ludzi wybiera tutaj jakieś takie doświadczenie. Mało tego, nawet jeżeli masz takie super doświadczenie, ja mam takie super doświadczenie ze znajomymi, siedzieliśmy wieczorem na plaży w Dubaju i patrząc na ten taki samozwańczy siedmiogwiazdkowy hotel Burj Al Arab, i tak sobie siedzieliśmy i naprawdę piliśmy piwko i to było niesamowite wrażenie. Takie siedzieliśmy, gadaliśmy o pierdołach, o biznesie w sumie tak naprawdę. Tak sobie gaworzyliśmy i taki miałem insight na tej plaży, że wow, jakie to jest wszystko genialne. I teraz jak sobie myślę o takim doświadczeniu, to tak naprawdę, gdyby to wszystko w tym samym składzie, z tymi samymi ludźmi, z tym samym piwem wydarzyło się nie w Dubaju, tylko na jeziorze Pogoria w Dąbrowie Górniczej, to dalej by było tak super. Naprawdę. Wyobraź sobie, masz fantastyczną chwilę ze swoim dzieckiem na przykład. Wydarzyła się ona w Hiszpanii. Wyobraź sobie, że ona by się wydarzyła w Radzyniu Podlaskim. Czy naprawdę dużo traci na jakości ta chwila? To jest fenomen jakiś. To jest fenomen, że my to czujemy, tak? Że to nie jest magia, że to wieczorek normalnie Nobla mu dać. Wow, co on odkrył? No właśnie nic nie odkryłem. Ja tylko mówię to, co wszyscy wiemy, tak? Że najlepsze rzeczy w życiu to nie są rzeczy. Każdy o tym wie, zwłaszcza jak ktoś coś stracił niematerialnego, na przykład kogoś, tak? Ktoś stracił kogoś, członka rodziny, ktoś stracił zdrowie, no to ten wie jeszcze bardziej. Ale to nie jest tak, że my na co dzień nie wiemy. Ja to zdrowia nie lubię. Nie, to po prostu dążymy do czegoś, kultura nam to sprzedaje. Niektóre z tych obiektów byśmy chcieli, ale niektórych nawet nie, a i tak do nich dążymy. Więc jest to jakiś fenomen. Nie chodzi znowu o to, żeby w takim razie stwierdzić, że no to nie, to ja już nie będę jeździć. Skoro mam fantastyczne doświadczenie z autobusu, to nie kupię już nigdy fajnego auta, ani nawet nie fajnego. Bo kiedyś w autobusie było fajne. Ja mam na przykład fajne doświadczenia z autobusu. Jeździłem na studia autobusem, nie, tramwajem wtedy zazwyczaj, czasem autobusem.
nigdy tak dużo nie czytałem książek jak wtedy, bo i nigdy tak dużo nie biegałem, bo zawsze byłem po czasie, więc goniłem ten tramwaj. Fajne doświadczenia. No i co? Czy zamierzam je przez to powtarzać na siłę w taki sposób, w takiej samej formie? Niekoniecznie. Natomiast chodzi o to, że rozumiejąc ten paradoks, możemy bardziej się skupić na tych fajnych rzeczach i jednocześnie zaakceptować swoje limity, ponieważ twoje limity zazwyczaj dotyczą zewnętrznych rzeczy. To jest dobra wiadomość. Patrz. Patrz, jaka inżynieria tu powstała. Najlepsze rzeczy w życiu to nie są rzeczy, a twoje główne limity dotyczą rzeczy tych zewnętrznych, czyli rzeczy, tak? Bo na przykład być może większość z oglądających ten program nie mogłaby sobie dzisiaj kupić Ferrari, choćby bardzo chciała, nie przeskoczą tego. Wielu ludzi chciałoby pojechać teraz na wczasy do Peru, ale nie może. Nie może, albo wie, że jakby to zrobili, to potem by to wygenerowało dużo problemów. Czyli to są fizyczne, realne limity, tak? Nie możesz czegoś mieć, nie możesz na przykład kupić sobie domu czy mieszkania w takiej dzielnicy, w jakiej byś chciał i to za gotówkę. Nie możesz, ale trudno, ponieważ te rzeczy, które są najważniejsze, czyli zdrowie, bliscy, rodzina, fajne doświadczenie, piwo, nie żeby promocja alkoholizmu czy coś, daję przykład, może być soczek. Na te wszystkie rzeczy stać nas wszystkich. A w dodatku wszyscy jednogłośni jesteśmy w tym, że to są najlepsze rzeczy. Czyli jeżeli coś cię omija w życiu przez to, że nie możesz na przykład za dużo zarobić albo masz jakieś długi i tak dalej, to omija cię margines ważności świata. Tak? Czyli omijają cię sportowe samochody, omijają cię luksusowe hotele, ale w zasadzie nic najważniejszego. Jasne, fajnie by było, ja ci życzę. Bo to nie jest tak, że to nie są fajne rzeczy. Dobra, ale najważniejsze rzeczy nas nie omijają. I to jest super sprawa. To jest genialne po prostu. Więc warto o tym pamiętać. Dlatego spisz 5 najlepszych miłych chwil. Spisz na kartce, to daje dużą świadomość. Daje do myślenia. Dobra, jedziemy dalej. 16 paradoks na dziś. Jedyną pewną rzeczą w życiu jest brak pewności. Jedyną stałą rzeczą jest zmiana. To wiemy, a jednocześnie nie możemy się z tym pogodzić, tak? Zawsze jak przychodzi kolejne pokolenie, poprzednie ma problem i zaczyna je w jakimś sensie zwalczać, krytykować. O, bo tamci to robią tak i siak, bo kolejne pokolenie to jest zepsute, zdegenerowane, bo ci co to za dużo grają i tak dalej. Czyli jak ja byłem młody, to wtedy my, czyli nasza generacja to za dużo grała. Była z tych, co za dużo grali, to starsze to było, co za dużo telewizji oglądało, my za dużo graliśmy, bo ja w sumie faktycznie, ja miałem tak, że o 16 zacząłem grać w cywilizację, no to skończyłem o 8 rano. No ale jakoś żyję, radzę sobie. A teraz jest kolejne pokolenie, nie? I też ja mam czasem taki odruch, że kurczę, co oni oglądają na tych YouTubach, jakieś pierdoły, jakieś jeszcze tam kąpiel w piłeczkowym basenie, to jest spoko, ale często to jest content naprawdę, jakieś dramy o nic, dyskusje o niczym, pierdoły takie niesamowite, zepsute pokolenie. A potem sobie myślę, Maćku, widocznie jesteś starym dziadem. I tyle. Albo jak moja córka użyje jakiegoś słowa. Ostatnio mi opowiadała, że normalnie coś tam koleżanka zrobiła i był niezły przypson. Ja mówię, co było? No przypson. Normalnie na przypsonie. Ja mówię, a dobra, kojarzę, że to pewnie jest przypał. To jest przypał 2.0. I to jest ten paradoks, nie? Że pewnie moi rodzice myśleli sobie, jak ja mówiłem przypał, to sobie myśleli, kurczę, co za dziwne pokolenie. A teraz jest przypson, teraz znowu ja sobie myślę. I jak się na to otworzymy, to nagle żyje się łatwiej. Dlatego ja mówię językiem mojej córki, uczę się nowych słów, można powiedzieć, z nią, a że jestem lingwistą zawodowym, no to praktycznie, no to to nawet mam chętkę, żeby to poznawać, żeby zobaczyć, że ona mi czasem dowali jakimś czymś, czego ja bym jeszcze parę miesięcy temu nie zrozumiał. Mówi, jak na przykład doprowadzam ją do pionu, to ona mówi, dziś się nie zachowujesz jak mój tata, dziś się zachowujesz jak tata exe. Co to jest tata exe? No i się dowiedziałem, że no exe to jest taka wersja taka zła, taki exe. Więc mam wrażenie, że każdy polityk to jest polityk exe. W każdym razie, no i uczę się i godzę się z tym, że to, w jaki sposób się mówiło w moim pokoleniu, już nigdy się nie wydarzy. Będzie się mówiło inaczej, a potem w kolejnym. Dlaczego ja się z tym godzę? Dlaczego się godzę z tym, że ludzie
siedzą na Facebookach, na Instagramach i tak dalej, mimo że to nie jest moja bajka. Dlatego, że nie mam żadnego interesu, żeby się z tym nie pogodzić, bo wtedy będę sfrustrowany, a nie chcę. A po drugie, skoro ludzie są w jakimś miejscu, to znaczy, że są tam też pieniądze. Jeżeli ja jako przedsiębiorca nie dostosuję się do rynku i stwierdzę, nie lubię Facebooka, więc nie będę korzystać z reklam facebookowych. Bez sensu. Wydaliśmy w samej firmie językowej prawie 100 koła podczas promocji kursów językowych ostatnio na Facebooka. Dlaczego? Dlatego, że lubimy tracić pieniądze? Nie. Dlatego, że tam te kampanie działają. Po prostu działają, więc inwestujemy ile trzeba, żeby była racjonalna stopa zwrotu. No i tyle. Ryzykujemy nieraz i tak dalej, ale gdzieś tam wiemy, że to reinwestowanie, tak, zainwestujesz 5, wróci 6, no to wrzucasz od razu całe te 6 w reklamę i tak dalej, że to jest rozsądne, to jest dużo lepsze niż jakieś tam konsumpcje. Także działamy, więc akceptujemy to. Tak samo jak my jesteśmy częścią tej zmiany, nie tylko my się zmieniamy, ale świat się zmienia, tak? Jak długo mamy być wkurzeni, że świat teraz tak wygląda, że jest światem postpandemicznym, że za granicą jest wojna? Owszem, to są wszystko smutne momentami rzeczy, jasne i tak dalej, chociaż momentami też wesołe, tak? Bo nawet w takiej wojnie zobaczyliśmy Polaków, jakich ja za życia nie widziałem. Po prostu naród, gdzie tylko jakiś idiota, który czyta o wywody ruskich troli, się nie przyłączył. A cała reszta albo aktywnie, albo pasywnie na zasadzie wsparcia, współpracy, takiej w sensie emocjonalnego supportu, ruszyła od razu bezmyślnie wręcz na pomoc. Bez zastanawiania się. I to jest super. No, czegoś takiego nie widziałem w tym kraju. To jest rewelacja. Teraz niektórzy próbują to podminowywać, ale zawsze tak było, jest i będzie. Natomiast widzę, że to i tak jest nie do przeskoczenia. W sensie to polskie pomocne serce. I to jest fantastyczne. Więc widzisz, zawsze jak jest coś złego, są też jakieś dobre elementy, są też jakieś plusy. Świat się zmienia. I to nie jest tak, że my się staczamy. Że wcześniej to w ogóle było różowo i kolorowo. To już zapomnieliśmy, jak było przed pandemią. Jasne, no nie było pandemii, nie było lockdownu, nie było wojny w Ukrainie, ale co? Wszystko było doskonale, tak? Rewelacja, po prostu żyliśmy w idealnym świecie. Jakby nie pandemia, to normalnie sielanka by trwała, a hulaj dusza, piekła nie ma. No nie, też były problemy, też politycy cisnęli kity, też się różne rzeczy działy i tak dalej, no i będą się działy, no i zawsze tak jest i było. Czasem te rzeczy się bardziej rzucają w oczy, czasem mniej, ale ogólnie tak to działa, świat się zmienia i on będzie za 5 lat zupełnie czymś innym niż jest dziś, a za 20 lat jeszcze czymś innym. No i co? No nic, trzeba to wziąć na klatę. Dobra, zatem to jest to. Kolejny paradoks, więcej pracy nie oznacza więcej efektów. Tego mnie nauczył biznes. Najpierw byłem samozatrudnionym przedsiębiorcą i myślałem, że jak będę pracować po 20 na dobę, co też robiłem na początku, to będzie sukces. I oczywiście, każda firma na starcie, jak nie ma funduszy, żeby zlecać i tak dalej, to musi energią właściciela być zasilana. I niestety ten właściciel to jest jak taka bateryjka w iPhonie, która wieczorem już po prostu pada totalnie. I tak musi być, ale jeżeli to się utrzymuje, trzeci rok, piąty rok, dziesiąty rok, niektórzy, którzy to oglądają, mogą powiedzieć 30 rok, to coś jest bardzo nie tak. Bo ja się ciebie pytam, czy jeżeli Elon Musk jest ode mnie bogatszy ile razy? Nie wiem, strzelmy 100 milionów razy bogatszy, tak na szybko se strzeliłem, to pytanie, czy jego doba ma 100 milionów razy więcej godzin niż moja? Czy on 100 milionów razy ciężej pracuje? Przecież to jest niemożliwe. To jest nielogiczne. Więc nie o to chodzi. Chodzi o to, co ty robisz w tym czasie. I wtedy będziesz efektywny. Dlatego ja dzisiaj, pracując od 6 do 8 godzin, jestem na tyle efektywny, bo mamy zespół, są ludzie, ludzie wiedzą, co mają robić, są procedury i tak dalej. A ja siedzę na Signalu, obdarzam wszystkich hojnie zadaniami i pomysłami do zrealizowania. To wtedy to działa. To nie musi być 20 godzin na dobę, żeby było tak naprawdę 1000 roboczych godzin w ciągu dnia wykonanych. 48-godzinna doba, pamiętaj, zapraszam na ekspertia.com.pl. Tam jest ponad 100 technik zarządzania sobą w czasie, które spowodują właśnie, że wcale nie trzeba pracować ciężej, więcej, żeby mieć lepszy efekt. Także to jest bardzo, bardzo
ważna rzecz. No i tyle. Także twoim zadaniem na teraz jest napisać, dobre ćwiczenie uważam, co możesz zlecić. Co możesz zlecić? Mycie okien, obsługa maila, obsługa klienta. Co możesz zlecić? Wypisz sobie te rzeczy, albo co powinieneś zlecić, a być może uważasz, że jeszcze nie możesz, bo to jest za drogie do zlecenia i tak dalej. Marketing może na Facebooku i tak dalej. Wypisz sobie te rzeczy, bo ta świadomość jest pierwszym krokiem. Ja sobie też najpierw wypisałem, że chciałbym nigdy nie być na mailu praktycznie. I jak to sobie wypisywałem, to było nieprawdopodobne, ale parę lat później się ziściło. Musiałem się ogarnąć, zaufać też ludziom i tak dalej. Ale dzisiaj tak jest. Faktycznie nie używam maila, chyba że takie do odzyskiwania haseł, a poza tym to nigdy. I super, i da się. Da się, świat się nie rozpadł. Także, a oszczędność spora. Dobra, jedziemy dalej. Najlepsi, kolejny paradoks życiowy, najlepsi uczniowie radzą sobie w życiu wcale nie najlepiej. Zazwyczaj też nie najgorzej, ale zazwyczaj średnio. Natomiast średni uczniowie, albo nawet najgorsi, radzą sobie w życiu wyjątkowo. Czyż to nie jest paradoksalne? Idziemy do szkoły, uczymy się po to, żeby się lepiej przygotować do życia i ci piątkowicze, szóstkowicze okazują się potem wcale nie do końca tak przygotowani do życia. Rzadko kiedy oni zarabiają kupę kasy, rzadko kiedy oni jakoś tam się turbo spełniają. Oczywiście niektórzy nie mają jakichś potrzeb finansowych, bo na przykład ktoś marzył o karierze akademickiej, cieszy go ta atmosfera uniwersytecka, rozmowa ze studentami i to jest w porządku. Jeżeli to jest świadomy wybór, bardzo dobrze. No, o to przecież w życiu chodzi, żeby świadomie podejmować wybory, które nas prowadzą do szczęścia. Nic lepszego sobie wyobrazić nie można. Często jednak jest tak, że ktoś się tak głowił, dwoił, troił w tych szkołach, zdobywał te piątki, szóstki, średnia 5-8 na świadectwie i zastanawia się, co poszło nie tak. Co poszło nie tak, że pracuję dla mojego kolegi z liceum, którego ledwo w ogóle przeszedł przez tą szkołę, bo chcieli go dwa razy wywalić. Jak to się stało? Jak to jest możliwe? Czemu? No właśnie temu, że szkoła uczy etatu. Przynajmniej polska. Nie wiem jak amerykańska, natomiast polska uczy etatu. W Polsce etat jest czymś w sensie normalnym takim, że nawet na etacie się nie promuje przedsiębiorczości, bo przecież ja znam przedsiębiorczych pracowników etatowych, ale to jest wypadek przy pracy. W sensie nie uczyło się ich tego. Przecież czego uczy szkoła? Braku kreatywności. Nikt cię nie pyta, jakich przedmiotów się chcesz uczyć, z czego chcesz zdawać egzamin, co cię interesuje, czy chcesz taką czytankę po angielsku, czy w ogóle nie chcesz angielskiego się uczyć, bo wolisz niemiecki i wolisz inną czytankę, bo tamten temat cię nie interesuje. Uczymy się posłusznie wykonywać rozkazy, jak w komunistycznej partii Chin. I wtedy nie jesteśmy przedsiębiorczy, więc nie zostajemy przedsiębiorcami i szukamy takich etatów, gdzie też nie trzeba być przedsiębiorczym. No bo może być etat typu CEO, menedżer zarządzający, ale to też jest człowiek, który jest przedsiębiorcy. Jest na etacie, owszem, ale musi dużo kminić, tak? Podejmować decyzje, wymyślać, sam decydować, sam brać na klatę konsekwencje swoich decyzji. Nikt mu rozwiązań nie wymyśli. I to tłumaczy, dlaczego im bardziej ktoś się spinał szkołą, tym bardziej uwierzył prawdopodobnie, że trzeba czekać na rozkazy. Że świat jest tak skonstruowany, że są mądrzejsi ludzie tak zwani, czyli na przykład nauczyciele. Jak nie będzie rozkazów, to siedzimy cicho. Tam to się sprawdzało. Tam wyskakiwanie samemu na pierwszego dodatkowo z jakimiś tutaj inicjatywami to się nie opłacało. Natomiast być dobry, posłuszny, grzeczny, jechać na nazwisku, to wszystko było fajne. I tak można potem przez życie, ale nie zawsze jesteśmy z tego zadowoleni. Więc możesz coś w tym zmienić. Szkoły oczywiście już nie cofniesz, ale to nie ma znaczenia. Chodzi o to, że jeżeli uważasz siebie za bardzo systemowego, bo tu chodzi o systemowość, tak? Na ile siedzisz w systemie, na ile za bardzo jesteś posłuszny, zgadzasz się na status quo, na to, jak to wszystko działa, zamiast chcieć to zmieniać. Wypisz sobie trzy rzeczy, w których uważasz siebie za zbyt systemowego. Wypisz na przykład, że za bardzo wierzysz w ZUS. Może tak być, że ktoś wierzy w emeryturę, czyli jest bardzo systemowy, naiwny trzeba powiedzieć wprost. Wierzysz w emeryturę, czyli że co, 40 lat będą ci kradli pieniądze i potem dadzą ci, jak dożyjesz w ogóle, nie będzie nowej pandemii, nie będzie wojny i tak dalej. Jaka jest szansa, że przez 40 najbliższych lat w Polsce nie będzie wojny? Jakbym spytał pół roku temu, to byś powiedział, to jest oczywiste, że nie będzie wojny. Ale teraz wróciliśmy na ziemię,
Ja nie mówię, że za rok, bo to jest mega mało prawdopodobne. Ale 40 lat. Wyobrażasz sobie? 40 najbliższych lat, że w Polsce nie będzie żadnej rozpierduchy, która by spowodowała, że ZUS przestanie istnieć. Nawet jak ty bezpiecznie wyjedziesz i będziesz siedzieć, popijać drinki na plaży w Urugwaju, to ja się ciebie pytam, czy polski ZUS ci wtedy będzie przelewać do tego Urugwaju te pieniążki? Bo pieniędzmi tego nazwać nie można. No nie, więc to jest systemowość, tak? Wiara w emeryturę. Jak ktoś ją ma za rok i tak dalej, no to w miarę jest to pewne. Natomiast wiara w emeryturę i tyle, ja wierzę w swoją emeryturę. Jeśli przypadkiem ZUS mi coś kiedyś wypłaci, to będzie miłe zaskoczenie. Natomiast dla mnie od lat, od zawsze praktycznie, to, że o emeryturę się dba samemu poprzez pasywny dochód, na przykład kawalerkę na wynajem albo jakieś źródła dochodu, tak, firmę, która generuje zyski niezależnie ode mnie, czyli nawet jakbym za nie mógł, to ona będzie zarabiać i tak dalej, to było dla mnie tak oczywiste. Jak można w ogóle wierzyć w ZUS? Co to jest za pomysł? Co to za koncepcja? Co to trzeba w głowie mieć? Uwierzyłeś w ZUS? Jest naprawdę dużo ciekawszych, absurdalnych rzeczy, w które można wierzyć. Na przykład w różowe chomiki latające. Czy wiara w nie nie byłaby pasjonująca, ciekawsza? Taka? To też jest głupie, ale przynajmniej śmieszne. A wiara w ZUS nawet śmieszna nie jest. Dlatego też o tym trzeba pamiętać. Wypisz sobie proszę trzy rzeczy, w których uważasz, że za bardzo polegasz na systemie i być może warto coś w tym zmienić. Jedziemy, zbliżając się powoli do końca. Najlepsze pomysły są podczas prysznica. Może najlepsze prysznice są podczas pomysłów, również nie wiem. Ale najlepsze pomysły są wtedy, kiedy w zasadzie za bardzo nie myślimy. Tak, kąpiesz się, jak w zimnej wodzie, to już w ogóle jest super. Ja stosuję metody oddechowe Wima Hofa, kąpię się w zimnej wodzie. Rewelacja. I z jakimi pomysłami się wtedy stamtąd wychodzi? Słyszałem już różne wyjaśnienia tej kwestii. Ostatnio słyszałem taką teorię, że to dlatego, że krople, które spadają nam na głowę podczas prysznica, pobudzają jakieś neuroreceptory i przez to jest aktywniejsza strefa, ona bardziej pracuje i stąd lepsze pomysły. Nie wiem, może tak jest. A może nie, no zobaczymy. Ja mam teorię taką bardziej chłopską, prostą, że prysznic to jest jedyny moment w ciągu dnia, że choćbyś chciał, to nie używasz komórki. Bo nawet jak siedzisz i strasz za przeproszeniem, to siedzisz z komórką. No przyznaj się szczerze i uczciwie. Wszędzie komputer albo komórka. A prysznic? Nie. Nie da się. Znaczy, chyba że ktoś już stwierdził, a skoro mam wodoodporny telefon. No ale nie. Raczej nie. Więc widzisz? I to jest jedyny moment. Także to jest ciekawe, bo wiemy z psychologii, czy z biologii może bardziej, o tym, że nasz mózg potrzebuje takiego czasu inkubacji. Na przykład pomysły się inkubują, tak? Masz jakiś problem do rozwiązania, wydaje się mega trudny, olewasz go na dwa dni i nagle sru, eureka. Banalne rozwiązanie się pojawiło. Jak? Przez inkubację. Więc wiemy, że mózg potrafi świetnie pracować w tle. Jeżeli my go ciągle obarczamy mediami społecznościowymi, komórką i tak dalej, Netflixem, to powiadomieniami w telefonie. Co to w ogóle jest za pomysł, żeby mieć w telefonie powiadomienia i to jeszcze z dźwiękiem? Absurd, to jest zboczone. W każdym razie mózg zbombardowany nigdy nie ma czasu na inkubację. Więc nigdy nie podsunie ci najlepszych pomysłów. I dlatego prysznic jest świetnym rozwiązaniem. Oczywiście nie musimy się do prysznica ograniczać. Możesz czasem przez 10 minut siedzieć i nie robić nic. Na ławce w parku. Typowy przedsiębiorca wtedy powie: Maćku, co ty mówisz? Nie możemy stracić 10 minut nic nie robiąc? Nie, nie. Ja mówię, a wiesz co? Wcale nie stracenie właśnie. Usiądziesz, zrelaksujesz się, pomysły ci się zainkubują, to się zwróci. To jest inwestycja. To jest prawdziwa inwestycja czasowa. Także tak to działa. Więc twoim zadaniem dobrym by było zaplanować jakiś rodzaj wypoczynku, kiedy nie robisz nic, a przynajmniej nic, co wymaga twojego umysłu za bardzo. Czasem naprawdę ten symboliczne piwo, coś czego ja się kiedyś śmiałem jako przedsiębiorca pracoholik, że jak ludzie mogą jechać na pasywne w czasy, takie, że wiesz, basen, leżak, piwo. Nie, nie by rozniosło. Ale im bardziej doceniłem relaks, tym bardziej skumałem, że kurczę, to nie jest głupie. To nie jest głupie. Zwłaszcza, że przetestowawszy to, wiem, że podczas tego piwa na tym leżaku wpadają takie pomysły, że się potem wraca z tych czasów i się normalnie odpala cztery nowe biznesy. Po prostu wow.
co to się tam zinkubowało. Bez piwa też można, spokojnie. Take it easy. Bardziej chodzi o przerwę w takim zapierniczu, że nie ma kiedy się zastanowić. Także ćwiczeniem jest wypisać, kiedy zrobisz nic. Przedostatni paradoks. Im bardziej coś jest dostępne, tym mniej tego pożądamy. Im mniej coś jest dostępne, tym bardziej tego chcemy. To oczywiście się stosuje w marketingu, tak, że oferta limitowana, mamy tylko 3 sztuki i tak dalej. Natomiast to jest ten absurd, że jeżeli my to robimy bez namysłu, bo to jest jakby mechaniczny, biologiczny mechanizm, tak, że w przeszłości wiadomo, jeżeli wszędzie rosły borówki, to nie trzeba się było spinać, tak, stawiać tam straży, pilnować, żeby ci zwierzęta nie zeżarły, bo one, było tego dużo. Natomiast jak był stek w postaci tego, że upolowałeś tygrysa, to było tego mało, więc trzeba było się starać bardziej. Więc to było kiedyś normalne. Dzisiaj żyjemy w czasach obfitości, jak nigdy w historii. Ewolucja tak szybko nie działa, więc mechanizm nam został. Ale nie do końca umiemy sobie z nim radzić. I warto o tym pamiętać, ponieważ to powoduje wieczne niezadowolenie. Dlaczego? Ponieważ wszystko, co masz, jest tym, co jest dostępne. Tak? Masz samochód swój. Jak masz samochód, to masz kluczyki. Możesz w dowolnym momencie do niego wejść. Więc automatycznie on przestaje nas cieszyć. No bo jest taki dostępny. Wcześniej to był wymarzony samochód. Od lat na ścianie w postaci plakatu wisiał. Taki był właśnie, czasem na ulicy go widziałem. To było fantastyczne. A teraz stoi w garażu. Ja pierniczę, jaka nuda. Jest tam, można wsiąść, jechać. Kurczę. Dlatego warto pamiętać ten paradoks, bo jak jesteśmy go świadomi, to możemy świadomie bardziej to docenić. Jednocześnie nie dać sobie wmówić, że te wszystkie rzeczy, których nie mamy, po prostu są takie rewelacyjne. Wiedząc, że trawa u sąsiada jest zawsze lepsza. Ja pamiętam, jak wierzyłem kiedyś, że kurczę, jak fajnie, jaki to pech w ogóle, że jestem w Polsce. Jakbym mieszkał w Niemczech, w jakimś bogatym kraju, albo w Szwajcarii, gdzie się więcej zarabia, byłoby dużo łatwiej i tak dalej. Albo w Hiszpanii, to bym miał plażę i palmę. Ale im bardziej pojeździłem po świecie, tym bardziej widzę, że mimo, że w niektórych miejscach są przepiękne krajobrazy, w niektórych miejscach jest cieplejsze morze i tak dalej, to naprawdę, im dalej w las, tym bardziej widzę, kurczę, jaki to jest fart, że ja tu w Polsce jestem. Ale bajka. Mamy swoją mentalność, która jest może sceptyczna, chłodna, ale to też ma swoje plusy. Tak? Z jednej strony mamy z hejterów, farmazoniarzy w internecie, a z drugiej jednak nie dajemy się tak łatwo w kaszę dmuchać sobie, nie dajemy mówić różnych pierdół, nie wierzymy w polityków. Wiesz, Hiszpanie i Włosi, jak im polityk coś powie, to biegną i słuchają się grzecznie. A tu? Tu jak polityk coś mówi, on nawet jakby mówił prawdę, to musiałby chyba powiedzieć odwrotnie, żeby ktoś w to uwierzył. Po prostu. Więc fajny naród mamy. Fajny. Może sceptyczny, może mało skaczący pod sufit. Ale fajny właśnie. Fajny, racjonalny, taki sympatyczny. Widać, że chętny, skory do pomocy, jak widać w ostatnim czasie. Mamy fajny klimat, jakby nie było jasny. Ja wiem, czasem zimno i tak dalej. Nie ma palmy. W zimie się nie wykąpiesz. No ale to się wykąpiesz w Santago. I też będzie dobrze. A palmę masz w Warszawie przecież na rondzie. Co narzekać? No. Jest fajnie. Bogacimy się od 30 lat, jak prawie żaden kraj na świecie tak naprawdę. Jesteśmy mega pracowici. Ja wiem, że jacyś tam politycy ostatnio zaczęli gadać, że trzeba przetestować w Polsce 4-godzinny tydzień pracy, ale no to raczej jeszcze nie mamy takiej mentalności takiej, że nam się nie chce pracować, że leniuszki jesteśmy i że w sumie niech się samo robi wszystko. Więc jesteśmy pracowitym narodem. Jest bezpiecznie na ulicach, dużo bezpieczniej niż 30 lat temu, pamiętam. I bezpieczniej niż na zachodzie i tak dalej. Super sprawa. Niedoskonały kraj, ja wiem, tu jest dużo do zmiany i tak dalej. Ale tak porównując, nie wpadajmy w pułapkę tego, że to mamy na co dzień i przez to się wydaje takie zwyczajne, słabe. Jest to naprawdę świetne, więc pamiętajmy o tym. Napisz sobie na kartce, o czym marzysz i czego jeszcze nie możesz mieć, no bo cię na to nie stać, nie złożyło się i tak dalej. I napisz sobie obok, co się stanie, jeśli nigdy tego nie będziesz mieć. To jest mega uwalniające ćwiczenie. Bardzo pomocne tym wszystkim, którzy lubią fajne rzeczy, ale lubią je za bardzo. W sensie
kupują samochody wtedy, kiedy jeszcze nie mają na to pieniędzy, kupują zegarek wtedy, kiedy są zadłużeni, jadą na wczasy dalekie, a powinni na razie jechać na bliskie i tak dalej. Napisz sobie po prostu, o czym marzysz, czego nie możesz mieć, czego tak pożądasz i obok, co się stanie, jak to się nie wydarzy nigdy. Czy marzysz, zawsze marzyłeś o wyjeździe do Brazylii. No i co? Co jeśli nigdy, do końca życia, będziesz na łożu śmierci, tamta twoja rodzina, tak, i powiesz, żegnajcie. Wiecie co? Nigdy nie byłem w Brazylii. I co się stanie? Ja uważam, nieskromnie powiem, mieszając się w twoje sprawy, że nic. Że nic. Owszem, jakby była sposobność. To fajnie będzie pojechać do tej Brazylii. Ale jak już ustaliliśmy przy wcześniejszych paradoksach, i tak najlepsze rzeczy to nie są rzeczy, więc jak nie będzie konkretnego drogiego wyjazdu, tylko będzie tani wyjazd do węgierskiej górki, jak albo spacer po parku, jeśli nawet w twojej sytuacji węgierska górka odpada, spoko. Jeśli będzie zawsze autobus zamiast Mercedesa, też przeżyjesz. No już nie mówmy, że to jest nie wiadomo co. Jakby było totalne dno, tak? Nie miałbyś co jeść. Od 3 dni nie jesz. Twoje dzieci po prostu nie wiadomo, czy jutro wstaną, bo już są niedożywione. To wtedy mamy gruby problem. W Polsce na szczęście jest to mało prawdopodobne i nie braknie ludzi, żeby pomóc takiej osobie. Natomiast jak mamy bazowe potrzeby, to już się bawimy w zbytki, więc pamiętaj, że każde twoje marzenie materialne, jeżeli go nigdy nie spełnisz, to się nic nie stanie. Jeszcze raz, nie chcę cię przekonać, żebyś z niego rezygnował. Ludzie powinni być takimi minimalistami, nikt nie powinien mieć drogich aut, nikt nie powinien jeździć na wczasy. Nie, nic z tych rzeczy, to są bzdury. Życzę ci różnych fajnych doświadczeń, byle takich, na które cię stać. Jak cię stać na 15 aut w garażu, to se miej. To nie moje życie. Twoje. Jak potrzebujesz, uznałeś z jakiegoś powodu, że na każdy dzień potrzebujesz inny kolor, se miej. Se miej, se jeździ. Byle nie było to kosztem twojego życia, tak, że polizingujesz 15 leasingów, dowalisz, nagle coś się przeszacowało i się okazuje, że musisz te auta, oni ci je odbierają, komornik ci tam zagraża i tak dalej, pracowników nie daj Boże byś musiał przez taką głupotę zwolnić, wtedy lipa, wtedy nie miej, wtedy lepiej nie. Także to daje duży luz, że zespoły marketingowe całego świata robią wszystko, żeby nas przekonać, że bez danej rzeczy, samochodu, wyjazdu będziemy nikim, życie nie ma sensu. A to proste ćwiczenie na kartce, nie win ich za to. Sam tak robisz w swojej firmie, że chcesz sprzedać produkt jak największej ilości klientów, więc wszyscy to robimy. Także nikogo tu nie winimy. Chodzi o to, żeby znaleźć rozwiązanie do świadomego podejmowania decyzji, tak? Czyli ja wiem, że oni przez niedostępność Ferrari spowodowali, że tak bardzo pożądam Ferrari. I to jest w porządku. Ale jeśli nie będę go mieć, nic się nie stanie. To jest hipotetyczny przykład, bo akurat nie chcę mieć Ferrari, natomiast ktoś może chcieć, nie? W sensie zaakceptuj, że niedostępność, niemożliwość osiągnięcia czegoś wcale nie dodaje temu czemuś jakiegoś dodatkowej cudowności. Wypisz i zobaczysz, że naprawdę nic się nie stanie, nie spełniając tych marzeń tak zwanych. Dlatego ja nie mam żadnej bucket list tak zwanej, czyli na chama wymyślonych 100 marzeń, z których połowy to nawet bym nie pamiętał, że miałem. Bez sensu dla mnie. To jest to osiąganie dla samego osiągania. Ja wolę się dobrze bawić na co dzień, po prostu robić fajne rzeczy z fajnymi ludźmi i po drodze się różne rzeczy osiągają, a inne nie. I jest w sumie spoko. I ostatnia rzecz, na sam koniec. Im bardziej chcesz przekonać kogoś do swoich racji, tym bardziej go przekonasz do jego racji. Rozumiesz to? Wracamy do wigilijnej kolacji. Ciociu pytasz, a czy ty się, ciociu, zaszczepiłaś? I ciocia mówi, oczywiście, że tak, bo jestem odpowiedzialna. I ty na to tak, o, co ty zasugerowałaś, że co? Przecież ty, ciociu, wiesz, że ja się nie zaszczepiłem. Czyli specjalnie mi chciałaś dowalić. I zaczyna się wojna. I każdy, dajmy na to, że jeszcze emocje w miarę trzymacie na wodzy i każdy używa merytorycznych argumentów. Tak? Ty rzucasz argumentami, że no fajnie by było, żeby taka szczepionka to faktycznie powstrzymywała w 100% rozprzestrzenianie się wirusa, a nie takie, że no trochę czasem mniej. A ciocia na to,
ale te trochę czasem mniej, to i tak jest tego warte. Mówimy o czymś, co może człowieka zabić, no to lepiej trochę mieć ochrony niż wcale nie mieć. A ty na to, dobra ciociu, ale widziałaś, że w szpitalach 2/3 osób to są osoby niezaszczepione, czyli 1/3 to zaszczepieni, a miało chronić. A ciocia na to, no dobra, może nie chroni tak, jak reklamowali, ale jednak dalej. Zobacz, połowa jest zaszczepionych, a w szpitalu nie połowa, tylko 1/3, czyli widzisz, zadziałało. I tak się możecie, nawet jeśli się kłócicie na argumenty, tak? Czyli to nie jest głupie gadanie, jak to na Facebooku, nie? Debile, idioci, ci są foliarzami, a ci są zmanipulowani przez Big Pharma i jazda, nie? Taka dyskusja bezsensowna. Więc nawet jeśli dyskusja jest sensowna, to jak myślisz, jak ona się skończy? Na koniec rozmowy przecież wiemy, że ciocia będzie 200% pewniejsza, że dobrze, że się zaszczepiła, a ten, to nie jest wnuczek, siostrzeniec, no ten gość, ten nasz gość, będzie 200% pewniejszy, że to doskonale, że się nie zaszczepił. Więc po co w ogóle było gadać, strzępić języka i wkurzać wszystkich? Po co? Dlatego pewnych tematów lepiej unikać w ogóle, ponieważ to nic nie da. Nikogo nie przekonasz. Mało tego, zadziałasz na szkodę. Zadziałasz na szkodę. Rozmawiać o takich rzeczach można tam, gdzie przyszli ludzie po to, żeby rozmawiać o tych rzeczach. Jakbyś tak się spotkał z ciocią i ciocia powiedziała, mielibyście z ciocią klub dyskusyjny. Poruszacie różne trudne tematy i na najbliższy piątek jest temat szczepienia. Za i przeciw. Jak macie taki klub, to się spotkajcie z ciocią, sobie będziecie gadać. I to jest fajne, bo to znaczy, że ktoś celowo, świadomie otwiera się na zmianę zdania. A to jest bardzo rzadkie. Natomiast jak sami wyskakujemy z naszą opinią i zaczynamy nią osaczać innych, to nie tylko ich nie przekonamy, ale wręcz przeciwnie, wzmocnimy ich przeciwne przekonania, ponieważ każdy z nas ma ego. Ego się chce bronić. Więc jak ich ego się poczuje zagrożone, to zacznie się obudowywać murem. Czyli dlaczego ty nie masz racji? I potem to, kto ma naprawdę rację, kto ma lepsze argumenty i tak dalej, to już nie ma żadnego znaczenia. W ostatecznym rozrachunku wtedy to już jest walka dwóch egów? Dwa egi walczą, więc one muszą po prostu nie dać się poharatać, nie dać się zabić, czyli się wzmocnić. I tyle. A czym się mogą wzmocnić, jak nie tylko wzmacnianiem swojej racji? Tak to działa, więc dlatego takie dyskusje nie mają żadnego sensu. Kiedyś, wiele lat temu, jak zaczynałem na YouTubie, nie wiem, pierwszy film to chyba nagrywałem z 15 lat temu, no nie wiem, gdzieś tak niedługo po tym, jak YouTube startował. Nikt tego wprawdzie nie oglądał wtedy, ale ja już starałem się nagrywać. W każdym razie pamiętam, że wtedy wydawało mi się oczywiste, że jak jest krytyka, hejt i tak dalej, to trzeba jej odpowiadać. Trzeba dyskutować, bo to nieładnie tak zignorować. Ktoś pisze zazwyczaj z hejtem czystym, a czasem z jakąś krytyką trzeba dyskutować. Na przykład mam taki odcinek, czym się różnią bogaci od biednych? Co kupują bogaci, co kupują biedni? O tym, że biedni kupują konsumpcję, bogaci raczej inwestują i tak dalej. No i pod tym wiadomo, zawsze pod takimi tematami to jest dużo hejtu i kontrowersji, no bo ktoś, kto czuje się biednym, a nie daj Boże o nim tam mówię, bo to on właśnie kupuje te samochody na kredyt, leasingi, to, tamto, kartę kredytową ma zmaksowaną, no to on się czuje zaatakowany przez takiego człowieka z YouTube'ów, co tam jeździ i go wyzywa od biednych. Czuje się zaatakowany, więc reaguje, pisze. Ja powinienem odpisać podobno jako internetowy twórca, bo podobno tym się tutaj jest. Właśnie nie, bo przecież ja już dojrzałem do tego, że ja go nie przekonam, co ja mu napiszę. Co ja mu mam powiedzieć, jaki jest wytrych, żeby tego człowieka przekonać? On na przykład mi pisze komentarz pod tytułem: bredzisz, jesteś wałkarzem i chamem. I co? Ja odpiszę: nie bredzę, nie jestem wałkarzem, nigdy w życiu żadnego wała nie zrobiłem, czy chamem, może czasami, ale na pewno nie w tym filmie. I co myślisz? Że on wtedy: o, dobra, to przepraszam, myliłem się, jednak jesteś fantastycznym człowiekiem. Nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji, więc dyskutując z nim, wzmocnię jeszcze jego przekonania, czyli sam sobie też zaszkodzę, lepiej to po prostu olać. Negatywne komentarze się olewa, to jest zupełnie dojrzała decyzja, tak? Zamiast dyskutować, tracić czas, energię na to, żeby w ostatecznym rozrachunku tylko jeszcze ludzi przekonać, że to oni mają rację, bo tak działają internetowe dyskusje. Widziałeś kiedyś taką dramę w internetach, jak dwóch youtuberów ze sobą walczy, żeby na końcu oni sobie nawzajem przyznali rację?
Tak, Stefan, racja. Dobrze mówisz, tak, wykryłeś mnie. Przejrzałeś, wyjaśniłeś mnie. No nie, oni się kłócą, więc wzmacniają swoje własne przekonania. I tak, dlatego to nie ma sensu. Także, co robimy jako ćwiczenie? Spisz swoje trzy ostatnie poważne dyskusje, czy to internetowe, czy na żywo. I obok sobie napisz, jaki był efekt. Jaki był efekt, czyli co z tego wyniknęło. Na przykład, że wkurzyłeś się strasznie, że przestałeś się odzywać do cioci, że ta osoba, z którą dyskutowałeś, wcale nie przyznała ci racji, tylko wręcz przeciwnie, że to po prostu nie miało sensu. Jest taka teoria, że w związkach powinna być pikanteria i powinni się ludzie kłócić. Bzdura! Jakby świat był bez kłótni, to byłby lepszym światem. Tworzymy sobie takie teorie, że kłótnie czasem są potrzebne, bo się muszą ścierać poglądy, blablabla, dlatego, że jesteśmy ograniczonym gatunkiem i nie umiemy jeszcze ścierać sobie poglądów w normalny, dojrzały sposób, żeby się tak spotkać i pogadać o różnych rzeczach zupełnie na spokojnie. Nie da się. Nie da się po prostu. Nie wejdziesz tak, że wśród 10 ludzi, którzy są fanami szczepień, nie powiesz, pogadajmy o argumentach przeciwko szczepieniu. Nie ma takiej opcji. Od razu cię zniszczą, zmiażdżą, zwyzywają od najgorszych foliarzy debili. I w drugą stronę. Nie wejdziesz do 10 niezaszczepionych ludzi i nie powiesz, chciałem wam dzisiaj przedstawić, jakie plusy przemawiają za szczepieniami, bo oni powiedzą, debil, systemowy nieudacznik, niewolnik Billa Gatesa. No i taka gadka, takim jesteśmy gatunkiem. Do tego doprowadziliśmy. Póki co. Na to nam dzisiaj pozwala nasz mózg. Trudno, więc możemy, świata nie zmienimy, ale możemy zmienić swoje życie, wiedząc, że te dyskusje, awantury nie prowadzą do niczego, poza stratą nerwów, stratą znajomych i prawdopodobnie również porażką merytoryczną, ponieważ ta osoba, jak na koniec dyskusji jest bardziej przekonana o twoim błędzie i swojej racji, no to chyba nie można tego nazwać zwycięstwem. Więc pod tym kątem taka dyskusja nie ma sensu. Dyskutuje się tylko tam, gdzie wszyscy chcą dyskutować i dobrowolnie się na to zgodzili w danym zakresie tematycznym. Takich kontekstów jest bardzo mało, więc w każdym innym powinniśmy po prostu nie dyskutować, tylko skupić się na robocie. I już, więc spisz trzy poważne dyskusje, jaki był efekt. To tyle na dzisiaj. Wraz z poprzednim odcinkiem przerobiliśmy 41 paradoksów świata. Łatwiej powiedzieć niż teraz to wszystko w życiu jeszcze zrozumieć i jeszcze o tym pamiętać, dlatego przy każdym z nich były ćwiczenia, prosta pierwsza rzecz, którą można zrobić, żeby lepiej to wszystko skumać, także mam nadzieję, że będzie ci to służyło. Było to długie, ale to są ważne rzeczy. Może trochę odjechaliśmy od biznesu, zahaczyliśmy o filozofię, psychologię, no ale świat mamy skomplikowany, wszystko się ze sobą łączy, niełatwo się w tym wszystkim odnaleźć, dlatego też skorzystałem z mądrości psychologów, socjologów i różnych innych logów, którzy się tą mądrością chętnie dzielą i stąd taki dzisiejszy odcinek, więc mam nadzieję, że będzie ci to poprawiało po prostu jakość życia, że wszyscy dzięki temu będziemy trochę mądrzejsi, trochę lepiej będziemy się odnajdywać w tych niełatwych, jak zawsze, czasach, czego sobie i tobie życzę. Zapraszam na ekspertia.com.pl po nasze książki, zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Zapraszam na instytutlingwistyki.pl po nasze kursy językowe oraz na sekretyspółek.pl po to, żebyś dowiedział lub dowiedziała się, dlaczego i jak zrobić, żeby spółka ZO była najlepszą formą opodatkowania, gdzie zapłacisz najmniej, będziesz najbezpieczniejszy i będzie ci się najmilej prowadziło firmę. To wszystko tam znajdziesz, a my widzimy się za 2 tygodnie w programie Biznes 2.0 w czwartki o 20, a za tydzień również o 20 w czwartek w programie Ekspert Bentleyu. Wszystkiego dobrego. Cześć!